Czy wszyscy są w blokach startowych? Na miejsca? Pani rzecznik? Już możemy? Gotowi? Mam tylko pytanie, czy wszystkie osoby zajęły już swoje miejsce? Są wszyscy? Jeszcze nie, tak? Zapraszamy. Miło mi powitać wszystkich Państwa na szóstym już ursynowskim dyktandzie. Dyktandzie, które zostało zorganizowane przez Urząd Dzielnicy Ursynów. Tekst dyktanda ułożyli pani docent dr Grażyna Majkowska oraz pan profesor Jerzy Bralczyk. Do tegorocznego dyktanda zgłosiło się, proszę Państwa, 217 osób. W ubiegłym roku było 190, a więc mam nadzieję, że z każdym rokiem liczba uczestników tego wydarzenia będzie przybywać. I jeszcze jedna ciekawostka. Otóż wydawało nam się, że w dyktandzie będą brali udział tylko mieszkańcy Ursynowa lub mieszkańcy stolicy, a tu okazuje się, że przyjechały osoby również spoza naszego regionu. I tutaj mamy dwóch panów, którzy przyjechali z Inowrocławia. Bardzo proszę, proszę się pokazać. I teraz pytanie do sali. Czy ktoś z Państwa jest jeszcze spoza Warszawy? Czy są takie osoby? Są. Proszę bardzo. Brawo dla nich. Szanowni Państwo, ponieważ widzę, że pan profesor już się bardzo niepokoi, w związku z powyższym poproszę jeszcze pana burmistrza Ursynowa, Piotra Guziała, o zabranie głosu. Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Piotr Guzial, jestem od roku burmistrzem dzielnicy Ursynów. Cieszę się, że w tym roku prawie wszystko, co robimy, to jest bijemy rekordy frekwencyjne przy rozmaitych imprezach, takich jak Dni Ursynowa, czy konkurs fotograficzny doroczny na Ursynowie, a dzisiaj także rekord frekwencyjny pękł z okazji dyktanda ursynowskiego. Ponad 200 osób to jest świetny prognostyk na przyszłość, dobrze świadczy o uczestnikach i tych, którzy chcieli wziąć udział w tym dyktandzie, mają odwagę. Ursynów uchodzi za dzielnicę najlepiej wykształconych ludzi w Warszawie, ale także i w Polsce. Ponad 30% obywateli Ursynowa ma wyższe wykształcenie. Rekord frekwencyjny potwierdza to, że rzeczywiście tutaj mieszkają ludzie, którzy potrafią zmierzyć się z dyktantem, znaczy, że są ludźmi wykształconymi, a przynajmniej za takich się uważają. Ursynów to także dzielnica otwarta, dlatego szczególnie witam wszystkich spoza Ursynowa oraz dzielnica tolerancyjna, więc witam wszystkich tych, którzy dzisiaj popełnią błędy, bo sztuką jest napisać bez błędów, natomiast błędów się nie ustrzegniemy i w naszym życiu, i w dniu dzisiejszym, ale bądźmy tolerancyjni. Bądźmy tolerancyjni. Cieszę się niezmiernie, że Państwo się dzisiaj tutaj zebraliście, że mieliście odwagę, chęć ten niedzielny poranek spędzić na Ursynowie. I cóż, na miejsca gotowi start. Dyktando uważam za otwarte.
Chcę tylko Państwa poinformować, że w naszym dyktandzie bierze również udział wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów, pani Katarzyna Polak oraz pani radna Ewa Cygańska. Jest również wiele bardzo młodych osób, to są uczniowie szkół podstawowych. I teraz prośba do Was. Każdy, kto jest uczniem szkoły podstawowej, niech w prawym górnym rogu wpisze swój rok urodzenia. Bo przewidzieliśmy jeszcze jedną kategorię w związku z tym, że młodych ludzi ze szkół podstawowych właśnie jest tak dużo, więc wpiszcie datę swojego urodzenia. Właściwie rok tylko wystarczy, nie musi być bardzo szczegółowa data. I dla Was, dla osoby, która najlepiej napisze dyktando, też przewidziana jest nagroda. A teraz oddaję już głos panu profesorowi. Pan profesor Jerzy Bralczyk. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że jestem z Państwem. Już nawet nie wiem, który raz, ale szósty może nie, ale piąty na pewno. A może szósty. Jestem byłym mieszkańcem Ursynowa. Ciągle dla mnie Ursynów jest bardzo ważny i zawsze chętnie tutaj przyjeżdżam. Razem z panią doktor postanowiliśmy dać Państwu najpierw jeden tekst, a potem, jeśli okaże się on zbyt łatwy, za co z góry przepraszam wykształconych mieszkańców Ursynowa, bo ja podejrzewam, że jakaś część z Państwa napisze ten tekst bezbłędnie, wtedy będzie dogrywka i wtedy dostaną Państwo tekst w moim przekonaniu trudniejszy. Ale zobaczymy, jak to będzie. Odbędzie się to tak, że pierwszy tekst najpierw przeczytam ja w całości, potem oddam mikrofon pani doktor i to będzie właściwa część, czyli dyktowanie w takim rytmie, jaki wynegocjują państwo. Najczęściej wszyscy mówią jeszcze raz, wyraźniej, głośniej. No tutaj trzeba być uległym, ale nie za bardzo i myślę, że państwo drugim razem dostaną. A na końcu jeszcze, jak już wszystko będzie zamknięte, ja jeszcze raz przeczytam. Tak. I wtedy Państwo oddadzą wszystkie swoje prace, a my tutaj zostaniemy i razem z Państwem, jeśli Państwo będą mieli takie życzenie i porozmawiamy sobie trochę przy tym stole. A potem zobaczymy, może będzie dogrywka. Czy wszyscy Państwo są gotowi? Czy ktoś z Państwa jest niegotowy? Nie słyszę. Zaczynam czytać zatem tekst i czytam go w całości, tak jak został napisany. Serdecznie dziękuję Państwu, tak? Jeszcze może warto przypomnieć, żeby kartki były podpisane. Tak, warto to jest przypomnieć, dlatego przypomnę. Proszę podpisać kartki. Proszę podpisać kartki, nie słuchać podpowiedzi, bo będą one na pewno nieżyczliwe, nie ściągać, bo można zobaczyć co innego niż jest napisane. Nawet nie radzę poprawiać, bo pierwsza myśl często jest bardziej właściwa. Jakże często, ja miałem do czynienia z tymi dyktandami, jakże często było tak, że ktoś napisał dobrze, a potem poprawił na gorzej. Nie jest tak, że my mądrzejemy z każdą minutą. Wiemy coś o tym. Wiemy coś o tym. Czytam zatem. Ledwo, ledwo bladozłoty, z lekka mało regularny półokrąg księżyca ustąpił złoto-czerwonemu, świeżo wschodzącemu słońcu, a już spośród rozwichrzonych wierchów z ponad przeciętną chyżością wychynął szaropióry kobus i niemalże znienacka spadł na znagła dostrzeżony łup, z cicha kwilące, zniedołężniałe z trwogi przepiórcze piskle. I o mało co rozszarpałby bezbronne stworzenie, jeśli by nie wynurzył się nieoczekiwanie z ponad świeżo rozoranych brust ryżowłosy lis przechera z groźnie obnażonymi zębiskami. Zważywszy na co najmniej mało zrównoważone siły, nasz sokół uległby niezawodnie chytremu drapieżcy, gdyby nie całkiem wprawdzie nieprawdopodobna, ale zgoła w pełni nieoczekiwana odsiecz w postaci wielkogabarytowej żmii, która najwyraźniej zamierzała rzucić się na znieruchomiałego ze zgrozy niedoszłego pożeracza ptaków. Jednakże i jaskrawo nakrapianego gada przeraził jazgot ni stąd ni zowąd nowo przybyłej popielato-brunatnej krewkiej piórzycy, która przepłoszyła wszystkich drapieżników naraz. Głos się rozbija. Dlatego
Proszę Państwa, sprawdzimy, czy słychać na końcu. Dobrze jest, tak? Świetnie. Proszę Państwa, jeżeli ktoś nie słyszy, jest jeszcze teraz chwilka na to, żeby Państwo mogli się przesiąść. Jest pogłos, tak? Proszę Państwa, sprawdźmy, czy z takiej odległości jest dobrze i bez pogłosu. Dobrze? Dobrze. Postaram się, żeby tak było dobrze. Proszę zająć wobec tego jeszcze miejsca. Ja jeszcze chwilkę zaczekam, żeby Państwo wszyscy siedzieli. Na końcu jeszcze... Być może, bardzo proszę. Ze statywem lepiej? Nie, proszę Państwa, to jest naprawdę żaden problem. Rozumiem, że możemy zaczynać. Tak. Nie, to nie będzie łatwiej. Nie, tak jest dobrze. Proszę Państwa, zaczynamy pierwsze zdanie. Ledwo, ledwo, blado złoty. Ledwo, ledwo, blado złoty, z lekka mało regularny, z lekka mało regularny. Tak, bardzo proszę, jeszcze raz. Ledwo. Takie rzeczy mało regularne, to stoi to razem. Jasne, oczywiście. Dobrze, dobrze, tak, jasne. Jeszcze raz czytam początek. Ledwo, ledwo, blado złoty. Z lekka mało regularny. Regularny. Z lekka mało regularny. Półokrąg księżyca. Półokrąg księżyca. Ustąpił złoto czerwonemu. Półokrąg księżyca. Ustąpił złoto czerwonemu. Świeżo wschodzącemu słońcu. Dobrze, będę powtarzać. Półokrąg księżyca ustąpił złoto-czerwonemu, świeżo wschodzącemu słońcu. Czytam do tego momentu. Ledwo, ledwo, blado złoty. Z lekka mało regularny półokrąg księżyca. Z lekka mało regularny półokrąg księżyca ustąpił złoto-czerwonemu, świeżo wschodzącemu słońcu. A już spośród rozwichrzonych wierchów, z ponad przeciętną chyżością, wychynął z ponad przeciętną chyżością. Jeszcze raz będziemy tak długo, jak będzie trzeba. A już spośród rozwichrzonych wierchów, z ponad przeciętną chyżością, wychynął szaropióry kobus. A już z ponad przeciętną chyżością wychynął szaropióry kobus. Wychynął szaropióry kobus.
Kobus, tak? Kobus. Szaropióry kobus. I kobus, kobus, szaropióry kobus. I niemalże znienacka. I niemalże znienacka. I niemalże znienacka spadł na z nagła dostrzeżony łup. Spadł na z nagła dostrzeżony łup. Spadł na z nagła dostrzeżony łup. Łup, łup. Jeszcze raz. Wychynął szaropióry kobus. I niemalże znienacka spadł na z nagła dostrzeżony łup. Łup, tak jest. Z cicha kwilące, no jaki to łup teraz opowiadamy? Z cicha kwilące, z niedołężniałe strwogi, z cicha kwilące, z niedołężniałe strwogi, jeszcze raz, z cicha kwilące, z niedołężniałe strwogi, 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 przepiórcze piskle. Powtarzam za chwilkę, z cicha kwilące, z niedołężniałe strwogi, przepiórcze piskle. Dobrze, całe zdanie przeczytam jeszcze raz. Ledwo, ledwo blado złoty, z lekka mało regularny półokrąg księżyca ustąpił złoto-czerwonemu, świeżo wschodzącemu słońcu. A już spośród rozwichrzonych wierchów z ponad przeciętną chyżością wychynął szaropióry kobus i niemalże znienacka spadł na z nagła dostrzeżony łup. Z cicha kwilące, z niedołężniałe strwogi, przepiórcze piskle. I dalej. Przepiórcze piskle. I o mało co, i o mało co. Kolejne zdanie, tak? I o mało co rozszarpałby bezbronne stworzenie. I o mało co rozszarpałby bezbronne stworzenie. I o mało co rozszarpałby bezbronne stworzenie. Jeśli by nie wynurzył się nieoczekiwanie, jeśli by nie wynurzył się, jeśli by nie wynurzył się nieoczekiwanie, jeśli by nie wynurzył się nieoczekiwanie, z ponad świeżo rozoranych brust, z ponad świeżo rozoranych brust. Z ponad świeżo rozoranych brust. Z ponad świeżo rozoranych brust ryżowłosy lis przechera. Ryżowłosy lis przechera. Lis przechera. Ryżowłosy lis przechera. Lis przechera, tak, z groźnie obnażonymi zębiskami. Jeszcze tak, już za moment przeczytam całe zdanie. Z groźnie obnażonymi zębiskami. Zębiskami, tak. Lis przechera z groźnie obnażonymi zębiskami. Czytam Państwu drugie zdanie. I o mało co
rozszarpałby bezbronne stworzenie, jeśli by nie wynurzył się nieoczekiwanie z ponad świeżo rozoranych brus ryżowłosy lis Przehera z groźnie obnażonymi zębiskami. I następne zdanie. Jeszcze raz, bardzo proszę. I o mało co rozszarpałby bezbronne stworzenie, jeśli by nie wynurzył się nieoczekiwanie z ponad świeżo rozoranych brust ryżowłosy lis Przehera z groźnie obnażonymi zębiskami. Dobrze, kolejne. No myślę, że wystarczy, proszę Państwa. Wiele razy jeszcze będziemy czytać na koniec. Zważywszy na co najmniej mało zrównoważone siły, zważywszy na co najmniej mało zrównoważone siły. Nasz sokół uległby niezawodnie chytremu drapieżcy. Niezawodnie. Przybliżyć? No dobrze. Boję się pogłosu na początku, ale bardzo proszę. Jeszcze raz czytam ten fragment. Zważywszy na co najmniej mało zrównoważone siły, nasz sokół uległby niezawodnie chytremu drapieżcy, gdyby nie niecałkiem wprawdzie nieprawdopodobna, ale zgoła w pełni nieoczekiwana odsiecz. Odsiecz w postaci wielkogabarytowej żmii. Która najwyraźniej zamierzała rzucić się na znieruchomiałego ze zgrozy, niedoszłego pożeracza ptaków. No i to zdanie czytam Państwu. Zważywszy na co najmniej mało zrównoważone siły,
Nasz sokół uległby niezawodnie chytremu drapieżcy, gdyby nie niecałkiem wprawdzie nieprawdopodobna, ale zgoła w pełni nieoczekiwana odsiecz w postaci wielkogabarytowej żmii, która najwyraźniej zamierzała rzucić się na znieruchomiałego ze zgrozy niedoszłego pożeracza ptaków. Kolejne zdanie. Jednakże i jaskrawo nakrapianego gada, jednakże i jaskrawo nakrapianego gada. Jednakże i jaskrawo nakrapianego gada przeraził jazgot, ni stąd, ni z owąd. Nowo przybyłej, popielato brunatnej, krewkiej przepiórzycy. Krewkiej przepiórzycy, która przepłoszyła wszystkich drapieżników naraz. Rzeczku, ja odczytam, a potem jeszcze raz. Dobrze? Ja teraz całość, a potem to jeszcze raz. Tak jest. Która przepłoszyła wszystkich drapieżników naraz. Proszę Państwa, ja teraz Państwu odczytam. Tak? Dobrze. Proszę Państwa, i teraz tak. Ja Państwu przeczytam, a potem przeczyta jeszcze raz profesor. To jest, proszę Państwa, już koniec. To jest koniec. A ostatnie zdanie też Państwu przeczytam, jeśli będzie trzeba. Teraz, jeśli Państwo pozwolą, przeczytam Państwu całość, a potem przeczyta je w swojej interpretacji profesor Bralczyk. Czy ja mogę prosić, przepraszam, tak. Pani z tamtej strony stołu stanęła? Bardzo proszę. Mogę? Cieszę się. Ledwo, ledwo bladozłoty, z lekka mało regularny półokrąg księżyca ustąpił złoto-czerwonemu, świeżo wschodzącemu słońcu. A już spośród rozwichrzonych wierchów z ponad przeciętną chyżością wychynął szaropióry kobus i niemalże znienacka spadł na znagła dostrzeżony łuk. Z cicha kwilące, zniedołężniałe z trwogi przepiórcze piskle. I o mało co rozszarpałby bezbronne stworzenie, jeśli by nie wynurzył się nieoczekiwanie z ponad świeżo rozoranych brust ryżowłosy lis przechera z groźnie obnażonymi zębiskami. Zważywszy na co najmniej mało zrównoważone siły, nasz sokół uległby niezawodnie chytremu drapieżcy, gdyby nie niecałkiem wprawdzie nieprawdopodobna, ale zgoła w pełni nieoczekiwana odsiecz w postaci wielkogabarytowej żmii, która najwyraźniej zamierzała rzucić się na znieruchomiałego ze zgrozy niedoszłego pożeracza ptaków. Jednakże i jaskrawo nakrapianego gada przeraził jazgot ni stąd, ni zowąd nowo przybyłej, popielato-brunatnej, krewkiej przepiórzycy, która przepłoszyła wszystkich drapieżników naraz. Bardzo proszę, panie profesorze. Na zakończenie ja jeszcze raz przeczytam, jeśli
komuś piękny głos pani doktor zaburzył koncentrację i wdzięk lektorki utrudnił notowanie, to ja jeszcze przeczytam raz wszystko. Przepraszam bardzo. Tak. No, to może teraz pani usłyszy. Ledwo, ledwo bladozłoty, z lekka mało regularny półokrąg księżyca ustąpił złoto-czerwonemu, świeżo wschodzącemu słońcu, a już spośród rozwichrzonych wierchów z ponad przeciętną chyżością wychynął szaropióry kobus i niemalże znienacka spadł na z nagła dostrzeżony łup, z cicha chwilące zniedołężniałe z trwogi przepiórcze piskle. I o mało co rozszarpałby bezbronne stworzenie, jeśli by nie wynurzył się nieoczekiwanie z ponad świeżo rozoranych brust ryżowłosy lis Przehera z groźnie obnażonymi zębiskami. Zważywszy na co najmniej mało zrównoważone siły, nasz sokół uległby niezawodnie chytremu drapieżcy, gdyby nie całkiem wprawdzie nieprawdopodobna, ale zgoła w pełni nieoczekiwana odsiecz w postaci wielkogabarytowej żmii, która najwyraźniej zamierzała rzucić się na znieruchomiałego ze zgrozy niedoszłego pożeracza ptaków. Jednakże i jaskrawo nakrapianego gada przeraził jazgot ni stąd ni zowąd nowo przybyłej popielato-brunatnej krewkiej przepiórzycy, która przepłoszyła wszystkich drapieżników na raz. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Więcej już nie możemy dla państwa zrobić. Wszystkiego dobrego życzymy. Proszę państwa, mamy do państwa prośbę. Otóż, ponieważ dyktando niektórym z państwa zajęło więcej niż jedną kartkę, w związku z powyższym bardzo proszę, żeby państwo podpisali również drugą kartkę, żeby komisja nie miała wątpliwości, czyją pracę ocenia. Proszę o podpisanie również drugiej kartki. Teraz zbieramy już dyktando i za chwilę rozpocznie się dyskusja na temat zawiłości naszej polszczyzny. Dyskusję będą prowadzili pani docent dr Grażyna Majkowska oraz pan profesor Jerzy Bralczyk. A komisja w tym czasie będzie oceniała państwa pracę. Padło tutaj pytanie, kto jest w komisji? Otóż komisję stanowią nauczyciele naszych ursynowskich szkół, nauczyciele języka polskiego. Nic komisja nie wiedziała, podpowiada pani doktor Majkowska. Pan profesor Jerzy Bralczyk osobiście niesie tekst do komisji. Rozumiemy, że teraz państwo muszą trochę odreagować ten stres wynikający z pisania. Także bardzo prosimy. Jeszcze zbierają państwo. Tak, 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 tak. Jeszcze chwilkę. Tak, zaraz teksty zostaną zebrane. Żeby państwu trochę może ulżyć w tych stresach i żeby państwo mogli pomyśleć też o świecie pozaortograficznym, który istnieje. Będziemy. Teraz nie ma co grać, bo wszyscy tak. Państwo są jeszcze. Tak, najważniej mówię takie, jest takie mówienie. Tak, to pani. Wiesz co, a może by dać tym, którzy nie tak? Chcą, dać jakąś chwilę, niech wyjdą sobie, jak chcą sobie. Tak. Wiesz? No oczywiście. No, no
panie muszą wszyscy nas słuchać, nawet lepiej, tak, żeby nie wszyscy słuchali, byłaby zainteresowani. Tu potrzebny jest jednak czasem organizator z zewnątrz, żeby nam to wszystko... Słabo, no jest przecież, jest firma, która została wynajęta, która w ogóle, wiesz, jakby słabo działa. Wiesz co, to chyba są nagrody, dlatego ludzie tak się emocjonują. To o to chodzi. Ci, którzy przyjechali, to też są pewnie ci, którzy jeżdżą. Ja bym wiesz? Tak. No. Z tego nie znalazłem. No. Poczek się koncentruje na czymś. Owszem. Przyszło to było. Wykazałeś czujność proletariacką absolutnie. Zdaje się, powiedziałam równe rzeczy na mikrofonu. Mamy pytanie, czy wszyscy państwo oddali już pracę? Czy ktoś jeszcze nie oddał? Czy są osoby, które... Jeszcze jedna osoba nie oddała pracy, tak? Czy wszystkie osoby już oddały pracę? Rozumiem, że tak. Na stolikach, na których państwo piszą, jest książka autorstwa pana profesora Jerzego Bralczyka, 444 polskie zdania. Dedykację pan profesor będzie podpisywał na końcu. Proszę teraz nie podchodzić do pana profesora, bardzo proszę. Dopiero po wręczeniu nagród pan profesor będzie państwu podpisywał dedykację. Proszę nie podchodzić teraz do pana profesora, bardzo proszę, dlatego że mamy również media, które mają ograniczony czas i po prostu może zabraknąć czasu na pokazanie później zwycięzców i nagrodzonych, więc bardzo o to proszę, dedykację na końcu. Dziękuję bardzo, a teraz już głos oddaję pani doktor i panu profesorowi, rozmowy o języku polskim. Siedzimy? A może siedzimy? Co? Pan ma jakąś uwagę, tak? Nie, to już nie jesteśmy do tego na to przygotowani teraz. Będą państwo wiedzieli. Tak, proszę państwa, prace są w tej chwili, kiedyś mówiło się poprawiane, no ale one nie mogą być poprawiane, one zostały tak napisane, jak zostały, będą tylko sprawdzane. Można poprawiać różnego rodzaju wypracowania, ale dyktant już poprawiać nie ma co. Państwo potem poprawią. Potem państwo w domu może w domu poprawią. Proszę państwa, taka jest już tradycja, że w trakcie dyktanta próbujemy, bo to jeszcze trwa sprawdzanie, próbujemy zwrócić państwa uwagę nie tylko na to, co się tak bardzo szybko kojarzy z językiem, czyli właśnie ortografię, ale na inne kwestie związane z językiem polskim, z jego poprawnością, z jego sprawnością, która czasami jest nawet ważniejsza, no i z pewnymi problemami, które się pojawiają w polszczyźnie do dzisiaj. Wiele języków, myślę, że wszystkie właściwie, języki są jeszcze i nigdy chyba nie będą do końca ustabilizowane. Całe szczęście, panie profesorze. No, całe szczęście. Może poza łaciną, greką klasyczną. To są języki, które już się, tamte języki się już nie zmieniają.
a inne języki żywe zmieniają się, wciąż zmieniają się także reguły. Na przykład Państwo mnie może już znają, ja tutaj bywałem często, ale mniej znają Państwo panią doktor Majkowską, która była do niedawna adiunktką na Uniwersytecie Warszawskim, teraz stała się docentką i nie wiadomo właściwie, czy woli być docentką, czy docentem, czy adiunktką, czy adiunktem, czy gdyby była architektem, chciałaby być architektką, czy wolałaby zostać przy architekcie, jak to jest? To jest trudne pytanie, bo gdybym opowiedziała się nagle za formą żeńską, to pewnie byłaby to wypowiedź ideologiczna w takim sensie, żebyście Państwo chcieli zapewne, czy przynajmniej zaczęliby Państwo uważać, że tym samym jestem feministką. No, feministą chyba byś nie była, prawda? Nigdy. Pan profesor zmienił nagle sposób zwracania się do mnie, skonfundował mnie nieco. Wszyscy mówią dzisiaj skonfundować się. Otóż raczej skonfundować się powinniśmy mówić, tak jak mówimy, fundować komuś coś, a nie fundować. Czyżbym popełniła błąd? Nie, akurat nie, ale tu zwracam uwagę przy okazji na takie właśnie trudniejsze słowa. Z profesorem nigdy nie wiadomo, zawsze mnie poprawiał. No i chyba ale czasem ja. Dość skutecznie. Ja czasem też się ośmieliłam jednak powiedzieć coś wbrew temu, co ustalił profesor, ale na tym, proszę Państwa, polega współpraca językoznawców, że kłócą się w swoim gronie, ale potem, jak już trzeba coś ustalić w słownikach, no to ustalają i na to, ogół, co zapada na ogół. No tu rozmawiamy na przykład o tych formach żeńskich. Ja zwróciłem kiedyś uwagę na, w moim przekonaniu, ciekawe zjawisko. Otóż w słownikach pojawiają się takie słowa jak socjolożka, psycholożka i szukałem też słowa filolożka, bo przecież to filologowie układają słowniki, a zwłaszcza panie. I otóż nie znalazłem tego słowa. Filolożki nie, tak. nie znalazłem. No, w niektórych jest, ale w wielu nie znalazłem. Tam, gdzie były psycholożki. Czyli widocznie panie filolożki same nie chciały być tak nazywane. Owszem, mówiły to socjolożka, to psycholożka, ale jeśli chodzi o mnie, jestem filologiem. Było to stanowisko co najmniej niekonsekwentne. O konsekwencje w języku w ogóle trudno i doskonale pan profesor o tym wie. I także trudno o konsekwencje w różnych słownikach. Bywa także przecież tak, że wszystko zależy od wydania, od autora. Proszę Państwa, jeszcze dalej. Dalej, tak. Dalej, dobrze, tak mam mówić. Teraz słychać mnie tam na końcu? Na pewno. Możliwe. I w ogóle ciszej możemy chyba mówić. Proszę Państwa, w słowniku Lindego w XVIII wieku Linde zastanawiał się, czy umieścić w tym słowniku słowo artystka. Dziwnie mu brzmiało. Podobnie autor innego słownika, już bardziej współczesnego, trzytomowego języka polskiego, pod redakcją Mieczysława Szymczaka, właśnie umieścił architektkę. I też mu dziwnie, może nie tyle brzmiała, co wydawało się, że nie jest jeszcze słowem zakorzenionym i typowym. Ja nie odpowiedziałam profesorowi, jak chciałabym być, jakbym chciała być nazywana. No, pan profesor po prostu powinien mówić do mnie, Grażyno, czy może pani, tak byłaby najlepiej. W tej chwili dość często spotykamy formę pani Grażyno i to używano niekoniecznie przez osoby nam bliskie i zaprzyjaźnione. Dzwoni do mnie ktoś i mówi pani Jerzy. Najpierw pyta, czy rozmawia z panem Jerzy Bralczyk, albo jeśli bardziej inteligentny mówi z panem Jerzym Bralczyk, to trochę dziwnie brzmi. Mój znajomy niedawno dostał taki telefon. I tam właśnie zapytała pani, czy rozmawiam z panem Michałem Rusinek. Na to pan Michał Rusinek odpowiedział, proszę pani, ja się deklinuję. Na to ona odpowiedziała, a to przepraszam, zadzwonię później. No ale... Tutaj my się deklinujemy i najpierw nas tak właśnie nazywają, a potem mówi od razu panie Jerzy. Chyba Państwa, nie ma nikogo znajomego, tak... który by do mnie mówił panie Jerzy. Ja od razu wiem, A policjant? Że... No,
policjant nie jest moim, mam mało znajomych policjantów akurat. Ale zdarza się przecież, zobaczcie Państwo, że w ramach ocieplania sytuacji zdarza się, że policjant bierze dowód, no i mówi pani Grażyno. Albo dzwoni na przykład jakiś komiwojażer z banku, o właśnie, tak będzie lepiej, komiwojażer z banku, no i też pyta pani Grażyno, czy zechciałaby pani założyć sobie u nas konto. No i ja przez chwilę, prawda, udaję grzeczną, a potem mówię, że przeszedł pan jednak nie najlepsze szkolenie. Kiedy student mówi czasem do mnie, pani Grażyno, to też się zastanawiam, co takiego, prawda, na ile byłam frywolna, że mógłby sobie na ten rodzaj poufałości pozwolić. Więc prosto nie jest, proszę Państwa, z tymi zwrotami adresatywnymi. W języku polskim jest inaczej niż na przykład w języku niemieckim, gdzie bardzo dobrze można powiedzieć Harschmidt, prawda? I do nas, kiedy ktoś się zwróci po nazwisku i powie pani Majkowska, to chyba jest oburzenie jeszcze większe. Nie, proszę Państwa, do mnie sąsiad mówi w ten sposób. Pani Majkowska, tak jak pani Goździkowa przecież, tak. To jest ten rodzaj wykorzystanej w reklamie sposobu, ten rodzaj sposobu zwracania się. Więc gdybyśmy byli, Jurku, sąsiadami, to mógłbyś tak do mnie mówić. Dobrze, pani Majkowska, teraz jesteśmy sąsiadami. Teraz jesteśmy. Tak, dlatego mogę tak mówić. W naszej tradycji mówi się panie często nawet zdrabniając. Myślę, że pani Grażyno jest nie najgorsze, pani Grażynko też teoretycznie może być, ale to już trzeba wtedy być znajomym, bliskim. No ale już pani doktorko chyba do ciebie nikt nie mówi. Doktorko nie, ale zdarzyło się, proszę Państwa, że dostałam kiedyś zaproszenie, w którym forma pani doktor, właśnie tak zapisana, bardzo mnie ujęła. Z okreskowanym. Słucham? Z okreskowanym, oczywiście, aha. Więc jeszcze się zdarza. Czasem spotykam się z takim stanowiskiem, że doktor w odniesieniu do lekarza, a doktor stopień naukowy. Co ty na ten rodzaj rozróżnienia? Dobrze jest, jeżeli język potrafi rozróżniać. Z profesorami tak trochę bywa. Profesor rozróżniają. Profesor jest i w szkole średniej, w liceum i na uczelni, ale o ile na uczelni nie powie się pani profesorko, tak. Tylko pani profesor, to w szkole średniej już pani profesorko jest chyba częstsze wciąż niż pani profesor. To samo, zobaczcie Państwo, jest z dyrektorką. Dyrektorka w polszczyźnie dzisiaj to przede wszystkim dyrektor szkoły. Poza tym bardzo rzadko. Dyrektorka? Tak, dyrektorka dla mnie to jest przede wszystkim dyrektorka. Placówki edukacyjnej, powiedzmy, dobrze, bo przedszkole też. Tak. Tak chyba by było. Ja nie wiem, jak jest z zastępcami dyrektora. Czy to jest pani wicedyrektorka, czy pani wicedyrektor. No, język polski sobie z tym trochę poradził. Mianowicie wprowadził dwa rzeczowniki. Jeden odmienny, drugi nieodmienny. I jest kobieta doktor, która się nie odmienia. Doktor z panią doktor, o pani doktor, albo o doktor nawet teoretycznie można powiedzieć. No i doktor męski, który się odmienia z doktorem, o doktorze i tak dalej, i tak dalej. Ten rodzaj zróżnicowania niektórym nie wystarcza, bo dzisiaj trudno się niektórym pogodzić z tym, że męski rodzaj jednak jest rodzajem uogólniającym, jak to się mówi, generycznym. Jeżeli powiem nauczyciele, to myślę także o nauczycielkach najczęściej. A kiedy powiem nauczycielki, to już są tylko nauczycielki i nauczycieli rodzaju męskiego no, tam na pewno nie będzie. Jeżeli na przykład mamy ogłoszenie o pracę w rodzaju zatrudnimy nauczyciela języka angielskiego, Czy rozumieją Państwo wtedy, że chodzi tylko o mężczyznę? Z całą pewnością nie. Z całą pewnością nie. To... Nie wiem, to mikrofony. To ta zwróćcie Państwo technika. Uwagę, że polszczyzna, podobnie zresztą jak i w języku francuskim mamy sytuację podobną, ma rodzaj męski odnosi się nie tylko do mężczyzn. Ma także
taki charakter... No, tak, ogólnie, generyczny, tak, tak, mówię, tak. Pracownicy poczty, prawda? Czy koniecznie musimy mówić pracownicy i pracowniczki, albo pracownice? A pracownice, a właśnie, czy wolisz mówić pracownice, czy pracowniczki? Czy pracownica, czy pracowniczka? Dla czy mnie to się pracownica różnicy? Jest bardziej taka przygnębiająca, więcej tej pracownica, pracy więcej pracuje. Więcej pracuje i to fizycznie jeszcze. No robotnica na pewno, a nie robotniczka. To z całą pewnością. Chcieliby Państwo. Ale na pewno urzędniczka, a nie urzędnica. A gdybyśmy powiedzieli urzędnica, to byśmy jej chyba nie lubili, prawda? To tak właśnie jest. Szefica na przykład. No ale szeficzki też nie ma, tylko jest szefowa, która z kolei mogłaby być żoną szefa, ale nie jest. Ale jednak zobaczcie Państwo. To nie jest regularne. Że. Ja rozumiem zastrzeżenia feministek, które mówią w ten sposób, że jeżeli uogólniają się męskie nazwy funkcji, zawodów i one są nobilitujące, to w jakim sensie rola, istota kobiet w życiu społecznym zmniejsza się. Wobec tego propozycja taka bardzo poprawnościowa, idąca z duchem czasu byłaby taka. Jeżeli Państwo chcą być dobrze powitani, to wobec tego witamy mieszkanki i mieszkańców Ursynowa. Co Pan, Panie tak, Profesorze, tak na taką jest, formę? Tak czasem jest, kiedy ktoś się zwraca do Sejmu. Zauważyli pewnie Państwo, że w bardziej oficjalnych wystąpieniach mamy Panie Posłanki i Panowie Posłowie. Rzadziej się zdarza, żeby mówił tylko posłowie, ale to także dlatego, że tam muszą być panowie wtedy, a jak panowie, to już tylko mężczyźni. Ale zdarza się niestety. A nie można powiedzieć posłowie. No owszem, można mówić o posłach posłowie i wtedy mamy na myśli tylko posłanki i posłanki i posłów, ale nie można zwrócić się posłowie. Proszę Państwa, tylko oby za tą kurtuazją szło rzeczywiste przekonanie, że kobiety są równouprawnione, bo jeżeli poseł, nie będę tutaj wymieniać nazwiska, bo nomina sunt odiosa, po expose pani premier powiedział w sposób następujący, jak na kobietę to ładnie wygłoszone. No, czyli widzą się... Państwo, jak na kobietę, czy ja wyobrażałabym sobie tego typu ale sformułowanie. Ale to już nie jest kwestia językowa, to już jest kwestia treściowa i on rzeczywiście chciał coś przykrego paniom powiedzieć w ogóle. Gdyby powiedział, że to było przemówienie wygłoszone po babsku albo po kobiecemu, wtedy owszem byłaby to także sprawa językowa, bo mamy rzeczywiście... Władze w telewizji wzięły baby. No to też nie to, bo tu już jest orzeczenie, tu już wzięły baby. Natomiast istotniejsza jest frazeologia. Jeżeli mamy w języku takie sformułowania po babsku na przykład i ono znaczy nie za dobrze, w jakiś tam sposób. No, baby są inne, jak Państwo wiedzą. No, proszę sobie wyobrazić, że na przykład mówimy wdowiec po Malinowskiej. Jak? Wdowiec po Malinowskiej. Po Malinowskiej? Ja nigdy tak. Zobaczcie Państwo, mówimy przecież wdowa po kim? I do tego nas język przyzwyczaja. Proszę odwrócić sytuację. Można. Ja myślę, że język polski, proszę Państwa, pod tym względem jest bardzo dżentelmeński. Weźmy na przykład zwyczaje amerykańskie. Tam się wręcz pisze, na początku nawet jest imię męskie, tam John and Mary i później idzie nazwisko tylko męża, tak? Albo państwo, Johnostwo, czy też państwo. No ale no, proszę Państwa, w polszczyźnie coraz częściej. Ja Mr. and Mrs. John Brown. Ale ten zwyczaj amerykański przenosi się powoli do polszczyzny. Ja muszę uczyć studentów dziennikarstwa liczby mnogiej od nazwisk. Absolutnie powszechna w tej chwili, powszechne jest sformułowanie Jan i Irena Król. To Król właśnie nadaje nazwisko tylko, prawda? Pani Król też ma nazwisko Król. Panie profesorze, ale razem jednak tworzą małżeńskie stadło i należy im się liczba mnoga. Może tak, ale znowu z drugiej strony, proszę sobie wyobrazić sytuację, w której zwracam się do rodaków. I co, wołam rodaczki i rodacy? No gdzież tam, za mało czasu mam. Krzyczę tylko rodacy. Albo
No ale jednak bracia i siostry. A to już wtedy, jak mamy więcej czasu. I raczej bracia i siostry niż siostry i bracia. Kto z Państwa mówi siostry i bracia, to nie brzmi dobrze. Bracia i siostry. Bracia i siostry. Chociaż tak. Panie i panowie. Panowie i panie też nie brzmi najlepiej. Bracia, to są subtelne rzeczy. Ale dlaczego my o tym rozmawiamy? Bo to nie tylko jest kwestia ustalenia. To jest kwestia tego, jak naród swoim językiem myśli o świecie. To z czegoś wynika, z tradycji. I stąd można rozpoznać, jakie my właściwie mamy preferencje, nie tyle ustalone i ustabilizowane, ale właśnie przez w języku się ujawniające. No ale też te preferencje i tendencje się zmieniają, proszę Państwa. Było kiedyś we frazeologii piękne powiedzenie, dzisiaj Państwo już tego nie znają, baba gruba, chłopu chluba. Ale tu chodziło o ciążę wtedy. Ta grubość baby znaczyła, że będzie zaraz potomek i wtedy chłop się ma czym chwalić. No, ja nie mówię o przysłowiach, które ciągle, przysłowie, które ciągle oczywiście jest aktualne. Baba z wozu, konią lżej, niedawno. Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle i to babie akurat nieźle świadczy. Nie ma mięsa bez... Na każde przysłowie mogę być inne. Chyba nie na każde, ale rzeczywiście jest oczywiście sporo tego typu. Proszę Państwa, ja nie wiem, czasem bawię się i myślę o tym, żeby odwrócić i powiedzieć, czy tak można nazwać mężczyznę. Nie bez kozery przytoczyłam Państwu to sformułowanie, gdzie mówiące o tym, prawda, że dobrze zbudowana kariatyda jest dla mężczyzny chlubą. A co dzisiejsi mężczyźni mówią? Ma na czym siedzieć. Proszę sobie wyobrazić, że tak powiemy o mężczyźnie. Och, gorzej mówią. Się gorzej mówicie o mężczyznach. Nie, na pewno rzeczy, nie. Zwłaszcza jak jesteście same, to w ogóle... Co najwyżej ciacho mówimy, ja proszę Państwa. To wiem. Zdarza się młodszym kobietom powiedzieć ciacho i to jest absolutnie rewolucja. Bo my, mężczyźni, kiedy rozmawiamy o kobietach, to tylko jak najlepiej. Ale jest jeszcze jedno zjawisko językowe, może szczególnie przykre. Otóż, proszę Państwa, są takie dwurodzajowe rzeczowniki, jak niezdara na przykład. To może być ta niezdara i ten niezdara, prawda? Ale o mężczyźnie można także powiedzieć ta niezdara. I on wtedy jest większą niezdarą niż ten niezdara. I tu mikrofon co prawda przeczy temu, ale tak to właśnie jest. Niezdara, niedołęga, niezguła, a także, nie wiem, sirota, idiota i wiele jeszcze innych. Ciamajda, oczywiście. I jeżeli się powie, nawet sknera, tak samo. I jeśli się użyje tutaj męskiego rodzaju, ten ciamajda, to jeszcze go jakoś wybronimy. Natomiast ta ciamajda Malinowski, przepraszam wszystkich panów Malinowskich tu obecnych, którzy na pewno ciamajdami nie są, ale ta ciamajda Malinowski to już ciamajda do kwadratu. No ale i odwrotnie, przecież ciągle jednak nobilituje porównanie czy przywołanie męskości u kobiety. Podjęłaś męską decyzję. No, po męsku. Po męsku, oczywiście. Tak. Co, mam znajomego, który jak się zapomni, w dyskusji mówi do mnie bracie. I to, no bo to, i to ma, proszę Państwa, takie jest najwyższy rodzaj uznania dla mojego intelektu. No to wobec tego bracie Majkowska. Nie, tobie nie pozwalam, Mireczko, to jest tylko... Dobrze, bracie. Rzymianie mieli to inaczej. No albo, proszę Państwa, równy z niej chłop. No przecież cóż jest równy piękniejszego? Chłop. Równa baba, zresztą proszę sobie wyobrazić taką równą babę, do niczego. Braterstwo między ludźmi, tak, oczywiście. Kobieta i ludzie, no, ale dobra, ale wszyscy ludzie będą braćmi. Prawda, jak śpiewamy w pieśni w Odzie do Radości. Ja zawsze dodaję, że z wyjątkiem kobiet, bo one są siostrami, ale no, to jest różnie z tym, rzecz jasna, ale bywa czasami, że tak jak powiedziałem, Rzymianie mieli tutaj pewną odwrotność. Oni na przykład używali takiego określenia hic mulier, ten kobieta. I to wcale nie był komplement. Nie słyszałam. Hic mulier. Tak. Ten kobieta. Tak jak my dzisiaj mówimy czasem Herod baba. To jest taki, czy babochłop. O, jeszcze lepsze. Babiszon. Czy babiszon, babsztyl. Babon, ten babsztyl. Babsztyl. Przepraszam, proszę Państwa, ja już chyba przekroczyłem granice wszelkie teraz.
bo te słowa nie powinny w ogóle być używane, ale są niestety. Babiszon, babsztyl, kobieton, jak u Witkacego. Proszę Państwa, ale to wszystko są przykłady leksykalne czy frazeologiczne. Doskonale Państwo wiedzą, że zmienia się frazeologia, się zmienia, słowa jedne wypadają. Tak naprawdę ten językowy obraz świata najtrwalej jest ustalony w strukturach gramatycznych. I zobaczcie Państwo, jak to w gramatyce wygląda. Ja podam to Państwu na przykładzie jednego prostego zdania. Kobiety wielkim tłumem i jeden mały chłopczyk szli drogą. Kto wpłynął na formę orzeczenia? Ten jeden mały chłopczyk, pozwól Jurku, że skończę. Nie ja, ja jestem mały chłopczyk, przepraszam. Nie. Nie, to nie ty wpłynąłeś. Proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, że mamy tak naprawdę, kobiety szły. Rodzaj żeńsko-rzeczowy on się kiedyś nazywał. Nie bez kozery połączono w polszczyźnie i rzeczy, i kobiety. To jest bardziej skomplikowane. To jest o wiele bardziej skomplikowane. Bo proszę wyobraźmy sobie grupę kobiet, one szły. I grupę psów, no, albo nie wiem, lampartów niech będzie. Niech będzie to grupa lampartów, chociaż one nie chodzą gromadami. Lamparty też szły. A wyobraźmy sobie, że idzie kobieta z lampartem. Czy one szły, czy oni szli? Oni szli. Czyli ten męsko, niby męsko-rodzajowy, wcale nie zależy od mężczyzny. Bo to mogła być na dobrą sprawę pewnie i lamparcica. I oni już szli. Czyli tu ja bym dodał, że ten rodzaj męsko-osobowy to naprawdę jest męsko-rodzajowy i wielorodzajowy. Nie no, i wielorodzajowy. Oczywiście ja sobie zdaję z tego sprawę. Zobaczcie Państwo, psy bawiły się piłką, a wystarczy, że to będzie Reksio i Pucek. I co się zdarzy? I co się wtedy dzieje? Już mamy rodzaj. Bawili się, oczywiście, że to się zmienia. Na kobiecie, na przewagę męską wskazują inne rzeczy. Najważniejsze części mowy. Jaka jest najważniejsza część mowy, proszę Państwa? Zaimek oczywiście. Zaimki. Zaimki wskazują na przewagę męskości. Ktoś, mężczyzna czy kobieta? Kto? Kto przyszedł, a nie kto przyszła? Nikt nie zapyta, kto przyszła. Ktoś przyszła? Nigdy w życiu. Nawet nikt, proszę Państwa, jest rodzaju męskiego. Nie powiemy nikt, nawet nie możemy sobie tego wyobrazić. A zaimki to jądro gramatyki i w ogóle języka, wskazujący, ogarniający wszystko to, czego nazwać nie chcemy, a o czym chcemy mówić, właśnie ma rodzaj męski. Owszem, mamy który, która, które, mamy ten, i różne inne rzeczy, ale nikt, kto, ktoś, pytające, przeczące. Mamy także są połączenia, prawda, typu dlani. Dlani? Dlani. A to może być dla niej też. Bo ten skrót stosujemy, tak, on był dla nieuprzejmy. To owszem jest raczej dla niego, ale spotykane było w tekstach też spotykane dla niego. Spotykane było, ale zasady poprawnościowe dla niego. Są tutaj jednoznaczne. Czyli dla niej nie skracamy. Tak. Dlań znaczy dla niego najczęściej, zeń i weń. Jeśli mówisz o zaimkach, to te też jest istotne. Także jest istotne. I chyba nie powinniśmy tutaj walczyć kobiety z mężczyznami, choć czasem to się przydaje, bo pomaga nam w takim sposobie rozpoznawania świata. Coś nam jeszcze dodatkowo mówi, ale no, ja jestem zdania, że powinniśmy trochę ufać językowi. No, język... Ja się z Panem wyjątkowo zgadzam, Panie Profesorze. Bardzo dziękuję, Pani doktor. Więc... Proszę, tak, słuchamy. Poproszę o skomentowanie. Poproszę o skomentowanie wyrażenia polska polityk, amerykańska polityk. Czy amerykańska polityk, tak? Czy polska polityk? Mnie też razi. Mnie też razi i są takie rzeczowniki, które wydają się na razie nie mieć jeszcze możliwości zastosowania. O ile polska premier będzie już do przyjęcia, polska minister przyjmę czasem, choć nie jest to najzgrabniejsze, to polska polityk mnie razi bardziej. A jak ty też tak polityczka, ja bym powiedziała tylko i wyłącznie polska polityczka.
prawda, ja nie mówię, że ja bym powiedział polska polityczka. Polska polityczka to taka mała polska polityka. Taka nieudana polityka, którą Polska prowadzi. Ale tu chodzi o kobietę. A powiedziałabyś polska polityk? Tak, o kobiecie tak. No pewnie tak, ale gorzej to dla mnie brzmi niż polska minister. No razi mnie, razi mnie. Tak w języku, że po prostu nie możemy... Masz mikrofon. Proszę Państwa, bywają sytuacje, w których nie ma dobrego rozwiązania. Kategoria, do której my się tutaj odwołujemy, estetyczna, bo jeżeli mówimy mnie razi, pana profesora nie razi, bądź odwrotnie, to nie są tak naprawdę żadne argumenty. One są istotne dla odbiorców, o, ale rzadko są istotne dla ależ bardzo istotne są. Oczywiście, że są. No, to tak jakbyś uważała, że istnieje coś takiego jak prawdziwy język, a obok są użytkownicy. Jeżeli coś razi, to albo trzeba zmienić, no albo musi przestać razić kiedyś, bo język żyje w nas. Język nie żyje życiem osobnym. Język nie żyje życiem osobnym, ale jednak dzielimy wyraźnie i mówimy, ja się tego nie spodziewałam swoich ust, że nagle nie chcesz być ekspertem. No, kiedyś już byłem i wiem, że w przypadku języka proszę Państwa, jest to bardzo trudne. To jest bardzo Państwo trudne i odpowiedzialne jednocześnie. To przecież my tworzymy słowniki, podpisujemy się pod nimi i bierzemy przynajmniej na czas jakiś odpowiedzialność za to. Proszę Państwa, to wcale nie znaczy, że ja mam świadomość, że językoznawcy cokolwiek mogą. Wprost przeciwnie. Nie, no wprost przeciwnie to może nie. Wprost przeciwnie, to znaczy tylko tyle, proszę Państwa, że my nie możemy i całe szczęście niczego językowi narzucać. No właśnie. Jeżeli nawet próbujemy, to on i tak albo nasze decyzje pominie, albo na przykład wprowadzi dodatkowe rozróżnienia. Jeden przykład mi tylko przychodzi do głowy, jakiś tam sprzed lat. Kiedy rozpisano konkurs na podomkę, nie wiem, czy Państwo pamiętają. No nie, no któż może to pamiętać? Ty też nie pamiętasz, tylko znasz z lektury. To ja ledwo pamiętam. Dobrze, ale... Może niektórzy panowie jeszcze, panie nie mogą tego proszę pamiętać, Państwa, bo i to co było się okazało? Za późno. Że owszem, dało się wprowadzić do języka, ale szlafrok wcale nie wypadł. Uzdrowisko na przykład, owszem, ale i kurort także. Ale Śmigłowiec przyszedł. Śmigłowiec przeszedł. Tak. Proszę Państwa, mądrość języka polega na tym, że to, co jest rzeczywiście potrzebne, wykorzysta, zróżnicuje znaczeniowo i jakoś, prawda, do języka zostaje wprowadzony. Język jest taki spryciula trochę, bo zostawia takie marginesy, takie dziwności. Jakże bardzo mi jest potrzebny rzeczownik od czasownika iść. Jak często mi go brakuje i nie ma go, bo iście to jest taki przysłówko, tak właśnie partykuła taka, prawda? Tak jak zaisty. Pójście jest, dojście jest, a iścia nie ma i ja czasem no, chcę coś powiedzieć. No jak powiedzieć. To nie ma? No już jest, już powołałeś iście do życia, no więc nie, jest, no ale nie, nie ma. Jest, zawsze tak, czujemy, Państwa, że to jest żart językowy. Okazjonalizmów jest mnóstwo w polszczyźnie. Okazjonalizmów, czyli... tak, tylko ja mówię tutaj o pewnych luzach w języku, czyli o takich miejscach, gdzie albo system nie został wypełniony, struktura zostawia jakąś lukę, co myślę, że to jest taki figiel językowy trochę czasem, a czasem jest nadmiar i ludzie się denerwują, jak to można, może być, że mogę powiedzieć, będzie pisał i będzie pisać. Tymczasem potrzebne jest jedno i drugie. Taka, w jednym miejscu jest nadmiar językowy, w innym miejscu niedomiar. Język żyje i przez całe lata to się utrzymuje. Regularności, nieregularności. No to jedno głupie za przeproszeniem tę zostało, chociaż mamy którą, moją, twoją, tamtą. Wszystko jest na o. I to jedno tę książkę, które zostało i trzeba już dawno było wyrównać. No a no my tak, jednak ale... nie, trzymamy się tego tę książkę. Ale to jest cudowne, że nagle także językoznawcy możemy zastawiać, język na nas zastawia pułapki. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy trzeba było w kolejce zapisywać się na listy społeczne. Dzwonię kiedyś do ciotki i mówię, ciociu, jesteśmy na liście 100,
I dalej nic nie mówię, bo okazuje się, że możemy powiedzieć pierwsi, drudzy, trzeci, czwarci. Już raczej nie. Czwarci jeszcze można zgodnie z normą. I koniec, proszę Państwa. I dalej nie mówię. Z żartem. Więc musiałam wycofać się z tego zdania i powiedzieć inaczej. Na miejscu, tak. Tak, mamy numer, prawda, na miejscu, wszystko źle. Więc to już jest słowotwórstwo. To już nie jest fleksja. My czasami, czasami może zdarzać się nam mylić, co na zdrowie, co jest w strukturze, a co jest no, swobodnie, względnie swobodnie tworzone. Pytają często, a jak brzmi nazwisko, jak brzmi nazwa mieszkańca Nowej Soli? Czy to będzie Nowosolanin czy Nowosolczyk? No, odpowiadam, mieszkaniec Nowej Soli. To tak jak mieszkańca Oslo nie nazwę ani Osielczykiem, ani Oślaninem, bo jeżeli niektóre, jest rzeczy, niektóre nazwy miast, miejscowości, a nawet krajów całych, jak nie wiem, Górna Wolta, Górny Woltanin, no też nie. Tego nie możemy dekretować, ponieważ to już jest słowotwórstwo. To jest odmiana, to nie jest odmiana, to nie jest fleksja. To nie jest to samo słowo, tylko to są inne słowa, które mogą być, mogą nie być, mogą brzmieć tak, mogą brzmieć inaczej i musimy tutaj językowi pozwolić na znacznie więcej. No wiesz, ale to do końca nie jest tak, że mamy, zwłaszcza w nazwach geograficznych, że mamy taką dowolność. Dowolności nie mamy, tyle tylko, że nie możemy oczekiwać od języka nadmiernej regularności. Nie możemy też oczekiwać, że wszystkie miejsca będą tutaj wypełnione. Owszem, jest tutaj pewna regularność, ja się z tym zgadzam, ulegam temu, ale nie ma tego obowiązku, tej absolutnej konieczności i tej absolutnej regularności. Z tym idzeniem też trochę tak jest. Uświadomiona konieczność w języku, proszę? Tak? Uświadomiona konieczność w języku. No tak, tak, tak. No, czy to jest konieczność tutaj? Trudno powiedzieć, ale my chcemy. Dzieci na przykład dążą do regularności. Dziecku trudno wytłumaczyć, tak, że nie ma człowieków, tylko są ludzie. No, człowieki kiedyś były, czy te nawet człowiecy, to to nie przyjęło się. Próbowano o człowiekach mówić i w dawnych słownikach jeszcze ten człowiek śladowo liczbę mnogą miał. Ale potem okazało się, że to jest niefunkcjonalne. To tak trochę jest, jak na przykład duży, taki stopień wyższy, nie dłuższy, chociaż u Sienkiewicza jeszcze było, że Butrymy to były najdłuższe chłopy. Proszę zajrzeć do Potopu, tam ta forma najdłuższe jeszcze się pojawia. Ale naprawdę mamy większy, że nie mamy, mamy mały i nie malejszy, tylko mniejszy. Ta nieregularność pojawiała się tam, gdzie formy zależne były bardzo popularne. Bardzo często mówiliśmy o większym, tak często, że zyskało to zupełnie inną nazwę. Tak często mówiliśmy o zbiorowiskach ludzi, że były one jakościowo czymś innym niż człowiek, 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 człowiek. To już stawali się ludźmi. No trochę inaczej las, drzewa stawały się lasem, bo drzewa jednak mamy. Ale tutaj ta nieregularność była usprawiedliwiona tym, że bardzo często używaliśmy tych właśnie form. Ale mówiłeś o tym, jak dzieci reagują na język. Ja polecam Państwu obserwację tego rodzaju. Psychologowie rozwojowi mówią, że dopiero dzieci w wieku 11-12 lat mają rozwinięte czy początki myślenia abstrakcyjnego. Ale proszę zobaczyć, jak dzieci tworzą wyrazy. Jeżeli dziecko na widok fontanny powie tryskawka, to jest przykład autentyczny, a widelec nazwie kujcem, i oczywiście mnóstwo innych przykładów, które pewnie Państwo mogą przytoczyć. To co to oznacza? Proszę Państwa, fontannę zapożyczyliśmy. Równie dobrze mogliśmy ją nazwać tryskawką. Podobnie widelec mogliśmy nazwać kłójcem. To zależy, do czego go używamy. Dzieci służą, dzieciom widelec często do kłucia służy. Ale proszę Państwa, co to znaczy? To znaczy, że być może jest tak, że wcale nie rodzimy się jak tabula rasa, że gdzieś w strukturach głębokich naszego umysłu, jeszcze genu językoznawczego, prawda, nikt nie odnalazł, ale mnie ciągle pociesza to, że dzieci są poetom podobne, bo jeśli
Wańkowicz na taką trawę, która dopiero wychodzi, powiedział, że się zdzibli, no to także utworzył neologizm, podobnie jak to dziecko, które zachwycone powiedziało tryskawka. Więc to doświadczenie języka, doświadczanie języka jest niesłychanie istotne. Tu jest mówi się, tylko skończę, mówi się, proszę Państwa, że wrażliwsze na język są kobiety. Potwierdzają to badania psycholożek, jeśli chcę, żebym tak powiedziała, psycholożek. I być może tak jest. Wiadomo na pewno, że o wiele bardziej przywiązują wagę do poprawności językowej. Być może także, i mam taką nadzieję, że kobieta zwycięży w dzisiejszym dyktancie. Zobaczymy. Tak, zastanowiłem się, czy wolę psycholożkę. Nigdy nie mówię, że mam żonę psycholożkę, tylko mówię, że mam żonę psychologa akurat. No i widzisz, to chyba widzisz, jednak tak wyszło, jest. Wyszło szydło z worka. Wyszło. O, jest tutaj mikrofon. Ja chciałam poprosić Państwa o skomentowanie rozpowszechnienia się w ciągu ostatnich kilkunastu lat takiej struktury, która jest składniowym zapożyczeniem z angielskiego. Ja nic nie słyszę. Państwa o skomentowanie takiej struktury, która się w ciągu ostatnich kilkunastu lat rozpowszechniła. To jest zapożyczenie, kalka składniowa z angielskiego. Na przykład trzeci największy, czwarty najbogatszy. Aha. I czy dostrzegają Państwo inne tego rodzaju kalki? I czy sądzą Państwo, bo to jest bardzo powszechne w mediach niestety, że to jest już nieuchronnie. Trudno powiedzieć, co do tego jest podobne. Są różne struktury zapożyczone. Natomiast tu można się doszukać pewnych intencji w użyciu. Otóż nie wystarczy nam czasami powiedzieć, że ktoś jest najbogatszy. Ten drugi już nie będzie najbogatszy. Jaki on jest? Mógłby powiedzieć jeden z dwóch najbogatszych, to wtedy nie bardzo wiadomo, czy on jest pierwszy, czy drugi, który jest bogatszy. To jest struktura dość potrzebna w sytuacji, w której rzeczywiście chcemy powiedzieć o tym trzecim. Możemy powiedzieć trzeci pod względem bogactwa. I tak jest najbardziej naturalnie. Ale cóż, ja bym powiedział tak, że angielski wymyślił dobrą formułę, a my przejęliśmy ją, bo może nie jest to tak, że ten trzeci jest także najbogatszy, ale jest to skrótowe. Mnie to nie razi specjalnie. Jaką formułę? Trzeci najbogatszy. Oczywiście, porządnie. Tak, i ja myślę, że to możemy wielu rzeczy nie przyjmować od Anglików, ale niektóre przyjmijmy, bo są wygodne. Bardzo wiele rzeczy zapożyczonych w sposób niezupełnie zgodny z dobrym myśleniem mi się podoba. Nie podobają mi się te wszystkie zmiany znaczeń takich słów jak promocja, produkt, projekt i innych, prezentacja nawet. Tak. Jest ich bardzo dużo. Nie podoba mi się na przykład zarządzanie czasem i zarządzanie ryzykiem i zarządzanie, nie wiem, biedą, bo i takie się już pojawiło. No proszę Państwa, gospodarowanie ludźmi na przykład, bo to jest także, jeżeli my mówimy o tym językowym obrazie świata, bo rozmawiając z Państwem o tych różnicach między sposobem mówienia kobiet i mężczyzn, gdzieś do tego językowego obrazu świata się odwoływaliśmy. To, co może razić nie tylko językoznawców, myślę czasem i Państwa, to jest pewne urzeczowienie ludzi, które widać w języku ekonomii czy też w języku mediów. Jeśli ktoś mówi, że trzeba jakoś zagospodarować tę młodzież zdającą na studia, zagospodarować młodzież zdającą na studia. O, to było bardzo dawne. Zagospodarowywaliśmy, tak, to ty nie możesz tego pamiętać oczywiście jako dużo młodsza, ale zagospodarowywaliśmy już w latach 60. To już się wtedy zagospodarowywało różne grupy ludnościowe też. I wprawdzie, ale przyznasz, że w języku ekonomii, gdzie traktowanie jak towar, prawda, jak przedmiot, jak produkt bardzo wielu rzeczy. To z jednej strony, a z drugiej strony na przykład uczłowieczenie różnych innych bytów. Mamy inteligentny proszek do prania, nawet sprytny się już kiedyś pojawił. Przyjaznych rzeczy to już nie zliczę. Inteligentne są wszystkie. Inteligentne, przyjazne,
No taki wyobraziłem sobie, jak się można zaprzyjaźnić z proszkiem do prania. To jest trudne dosyć. No, proszę Państwa, to samo chyba, dotyczy... Działania marketingowe oczywiście też na tym polegają. Zobaczcie Państwo, długopisy, tapczany, wszystko ma swoją nazwę. Ja nie tyle statkiem śpię, co na Tatku czy na Tadeuszu, prawda? Bo tapczan nazywa się Tadeusz. Akurat twój mąż też. Mój mąż też na to przypadek. Tak, słuchamy Pana. Proszę trochę dalej. Chciałbym Państwa poprosić o wyrażenie swojego stosunku do zwyczaju kontaktów e-mailowych, rozpoczynania e-maili per witam. Szczególnie jeżeli chodzi o stosunek uczeń, nauczyciel, student, wykładowca, bank, klient banku. Witam. Nie wiemy jak rozpocząć list, i bo mail to jest coś pośredniego między rozmową a listem. W liście rzadko do tej pory pisywało się witam, natomiast mówiło się witam, kiedy się kogoś spotkało. To witam jest o wiele bardziej zresztą rozpowszechnione. Przychodzi do mnie student na egzamin i mówi witam do mnie. Ja mówię nie, to i życzę pan, miłego dnia. To nie pan wita, tylko ja witam pana. I tu akurat nie jest to odwracalne. Ale czy uważa pan, że jest to grzeczne? W przypadku maila nie bardzo wiemy, z czego skorzystać. Ja osobiście myślę sobie, czy ja rozmawiam, czy piszę list. Nie, ja piszę list i piszę drogi Edwardzie, albo szanowny panie ministrze, albo kochana ciociu, albo coś takiego, bo dla mnie to jest jednak mimo wszystko list. I witam na początku listu nie uważałem nigdy za właściwe. Nie wiem, jak ty to... To zależy jednak od tego, jaki to jest rodzaj korespondencji, proszę Państwa. Jeżeli to jest korespondencja wewnętrzna, to i w jakiejś firmie są tego typu zasady, to mnie ta formuła nie razi. Ja jednak nigdy, na przykład w korespondencji mailowej ze studentem, nie zaczynam nigdy od witam. Jest zbyt bezpośrednie. Zaczynam... Ale czy razi ciebie, kiedy... Student do ciebie pisze witam. Tak, razi mnie również. Co pani... Ale jeżeli na przykład jest tak, że piszą osoby na tym samym albo na przykład nieco wyżej. Stojąca osoba w hierarchii do podwładnego, to jest to zadaniowe bardzo. Nie ma tam żadnych serdeczności, jest to wyprane z jakichkolwiek emocji. Ale to chyba więc jest... tak to rozumiem. To chyba jest nawet niezgodne ze zwyczajem. Uważam, że witam w mailu jest niestosowne z kilku względów co najmniej. I jakkolwiek pewnie się w końcu do tego przyzwyczajimy, tak jak się do wielu innych rzeczy przyzwyczailiśmy, to zawsze to zauważam, że ktoś... No, jeżeli chodzi o takie zwracanie się, to jeszcze jedno się pojawiło stosunkowo niedawno, kilka lat temu. Coraz więcej studentów mówi do mnie nie panie profesorze, tylko profesorze. Profesorze czy profesor, przyznam, że nawet mi się to początkowo podobało i nie reagowałem, ale kiedy to się tak bardzo rozszerzyło, to pomyślałem, że no, szkoda tej ładnej trochę formuły. Szkoda tego panie, no do ciebie nikt nie powie doktorko. Jeszcze nie, proszę pani. Państwa, ale to tylko pani dlatego, że ja sobie na to nie pozwolę. Pan jeszcze chce o coś zapytać. Proszę bardzo. Chciałem się spytać, jak państwo walczą z takim zwracają się przez studentów do państwa per witam. W szczególności pierwsza korespondencja. Witam, kiedy mogę przyjść na egzamin. Z poważaniem i Iksiński. No może tak. Przyznam, że jeżeli ja odczuwam, że za tym jest pewna albo serdeczność, albo no pewne uczucia przyjazne, to staram się nie robić jednak przykrości i nie pouczam. Kiedy z kimś rozmawiam, to mogę mu zwrócić uwagę, bo okraszę to uśmiechem, zrobię coś miłego, powiem, no zażartuję i wtedy to witam może być skorygowane. Natomiast kiedy ktoś mi pisze w liście, ja, no ponieważ myślę, że to jest miłe, to trochę mi przykro byłoby robić komuś przykrość. Tak jak nie lubię formuły życzę miłego dnia, nie lubię tego, nieznośne. Ale jeżeli ktoś mi szczerze życzy miłego dnia, no to jak ja mam mu powiedzieć, że ja mu nie życzę? Ja wtedy zazwyczaj odpowiadam wszystkiego najlepszego, bo nic lepszego.
lepszego wymyślić nie mogę, ale jakoś go trochę lubię. Gorzej było ze słowem dokładnie, które przez pewien czas się bardzo rozprzestrzeniło, a kiedy ktoś mi mówił, masz rację, no to mi przyznawał rację. A jeżeli ktoś mówił dokładnie, to mówił więcej. Mówił, trafiłeś w sedno, to jest naprawdę... I znów niechętnie przeczyłem. No owszem, raziło mnie to, ale nie mogłem to niczego zrobić, co by mu sprawiło przykrość. Niestety, w ten właśnie sposób dość często ulegamy językowi, ulegamy zwyczajom, których nie lubimy, ale ponieważ lubimy ludzi, którzy je stosują, ponieważ no, skłonni jesteśmy wyżej cenić relacje międzyludzkie niż poprawność językową, to jakoś temu trochę ulegamy. I znów zgadzam się z tobą, Jureczku. Coś mówić podobnego. Poprawnie, ale swobodnie. Proszę tak. Państwa, nie ma rzeczy gorszej niż zwracanie uwagi innym ex cathedra. Tak. My natychmiast zyskujemy przewagę. Umiejętność, czasem no, w takiej dobrej woli dydaktyczna, musimy zawsze rozważyć, czy warto. Tak. Możemy użyć tej samej dobrej formuły za chwilę, ale to i tak najczęściej urazimy kogoś. Może czasem nie warto, zostawmy, ktoś i tak przeczyta, dopyta się, a popsuć relacje poprzez zwracanie uwagi, a tu popełniłeś błąd, prawda, i jeszcze paluszek. Nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, gdybyśmy nie byli językoznawcami, to może moglibyśmy zwracać uwagę łatwiej. Byłoby to takie, a tak to od razu stajemy na jakimś tam piedestale i mówimy, tak się nie mówi. No i wszyscy, zresztą i tak często taka łatwość, się... bo jest w tym pewien taka łatwość zdobycia przewagi nad rozmówcą. Tak, tak. I choćby z retorycznych względów, myślę, że to nie jest najlepsze. No chyba, że właśnie możemy, mamy jakieś środki do dyspozycji, którymi zneutralizujemy to. No nie wiem, ale to rzadko się coś takiego zdarza. No właśnie, proszę Państwa, język powinien nam służyć. Nie jest, on jest bardzo dużym dobrem, jest jednym z największych dóbr kultury, ale nie powinniśmy czasami, wiem, czasami tak, tak, ale nie powinniśmy przynajmniej czasy zwykle oddawać pole językowi, kiedy relacje międzyludzkie są czasem ważniejsze. Bardzo prosimy. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, jakie wrażenia pana profesora po rymolidyktandzie, o ile dobrze to wymówiłam, i skąd ten pomysł? Dobrze. To może pomysł to nie odpowiem skąd, bo nie byłem przy tym pomyśle, byłem już tylko przy realizacji tego pomysłu. A jeśli chodzi o to, żeby oddać tu głos raperowi czy hip-hopowcowi, to najpierw mi się wydał trochę mało stosowny, a potem temu uległem. Zastosuję pewną analogię. Bardzo mi się nie podobał pomysł, żeby twarzą PKO BP został Majewski. Ale jak to zobaczyłem, to pomyślałem, że to dobry pomysł był. I tutaj miałem odczucie podobne. Zresztą autor tego dyktanda wykazał się bardzo dużą wrażliwością językową. Ten tekst wydawał się bełkotem, ale kiedy człowiek miał go w ręku i przeczytał, to on był całkiem nieźle zbudowany i nawet miał pewien artystyczny wyraz. Także to mi się raczej podobało, ten look, który zresztą z pewną swadą i oryginalnością to wszystko odczytał, no zrobił na mnie w sumie dobre wrażenie. A co do stopnia trudności? Ten tekst był trudny z innych względów. On go czytał tak specjalnie, akcentując bardzo różnie słowa, ale tekst, który później był, był także bardzo trudny. Dziękuję. Trudniejszy chyba nawet niż dzisiejszy, ale my mamy dobre serca z panią doktor i dlatego nie daliśmy tych tekstów. Zaraz panu oddamy głos, ale tu jeszcze pani chciała zapytać. Ja mam pytanie dotyczące ostatnich wypowiedzi. Pani marszałek, pani marszałkini, co usłyszeliśmy po ekspoze premiera? Pani marszałkini nie podoba mi się bardzo. Pani marszałek to jest jedyna właściwa dla mnie forma. Tym bardziej, że to już bywało kiedyś. To nie jest tak, że to jest zupełnie nowa sprawa. Tak. Na chwileczkę. Radczyni na przykład, to jednak żona radcy. Radczyni jestem z Krakowa, więc może nie do końca jest to jednoznaczne. To jeszcze jest inaczej. Jeżeli mamy ca,
to wtedy inni jest łowca, łowczyni, tam powiedzmy dobroczyńca, dobroczyńczyni, chociaż czyńczyni nie brzmi najlepiej, ale od ca jest dobre. Od ek pojawia się członek, członkini, ale to jest wyjątkowe. Tak zazwyczaj to inni jest od ca. Pan chciał zapytać o coś. Mam pytanie odnośnie nowej siły politycznej w polskim parlamencie. Mam pytanie odnośnie do nowej siły politycznej w polskim parlamencie. Czy zwolennicy ruchu Palikota to są palikotowcy, palikotyści, palikotnicy, palikociawe, czy jakoś inaczej? Najpierw bardzo dziękujemy panu za odnośnie do. Bardzo mało kto już tak mówi, a tak właśnie powinniśmy mówić. Bardzo dziękujemy. Ja nie wiem, jak ktoś powiedziała. Ja się o palikocie nie wypowiadam. Język często sam decyduje. Teraz nie, jednak wszyscy mówią o ziobrystach. Nie o ziobrowcach, ani o ziobrzanach i to iści wydaje się tutaj produktywne. Ale palikotyści nie będą. Palikotowcy chyba jednak będzie niż palikotyści, ale myślę, że ta odmienność, ta różność może trochę polityce służyć, że oto będą bardzo różne określenia. Palikociarze to na pewno nie będą mówili ci, którzy akceptują palikota. Palikotowcy mnie na przykład przypomina, nie wiem, szalikowców, nikogoś no, takiego, tak. Palikociści jest chyba nie do przyjęcia, palikotnicy zupełnie jak bitnicy, nie, jak bitnicy, bo my najpierw uruchamiamy skojarzenia z innymi grupami. Myślę, że palikotowcy jest w tym przypadku neutralne. Jest najbardziej neutralne. Palikotyści może też, tu będzie pewnie walka między tymi dwiema nazwami. Palikotki, to tak jak pionki, zaczęto mówić o PJN-ie, pionki, przez J pisane. Nie spotkałem to niedawno, nawet mi się podobało, bo w ogóle sama nazwa Polska jest najważniejsza jako nazwa partii. To się nie mogło udać, proszę Państwa. To się nie udało, między innymi przez nazwę. Gdyby mieli lepszą nazwę, to kto wie. A PJN, zwłaszcza z rozwinięciem, jak to odmieniać? No nie da się zupełnie. Ziobro ma Solidarna Polska, to jest zręczniejsze trochę. Nie wdawajmy się w politykę, bo zaraz zaczniemy ujawniać swoje preferencje. I na pewno się pokłócimy. Pewnie tak, bo ja akurat o palikotowcach nie brzydzę się mówić. A ja się brzydzę. A ja nie. Tak, słuchamy. Jeśli można jeszcze wrócić do tego dyktanda. Krótkie pytanie z dyktanda, bo przyznam, że mnie nurtuje. Jak to jest z tą pisownią złożonych nazw kolorów? Bo tam było tego parę. Szaro, tak. Górny. Bo jeżeli coś jest jasno-różowe, to nie mamy wątpliwości, że to jasny określa różowość. Jeżeli mamy czerwono-zielony, to pewnie nie jest tak, że czerwoność określa zieloność i wtedy kreseczka się tam przyda. I to wszystko zależy od tego, jakie są relacje między tymi słowami. Tak. Złoto-czerwony. Czerwony z odcieniem złotego. A czarno-czerwony już raczej nie może być, bo czarny nie jest tak odcieniem czerwonego. Czy mają Państwo inne pytania, bo my mamy mnóstwo odpowiedzi, proszę Państwa. Za chwilę. Halo. Dzień dobry, Barbara Muzyka. Chciałabym... Słychać? Jak Pani mówi. Chciałabym... Znika mój głos. Chciałabym zapytać Państwo... Można jedno, drugi Mogę mikrofon, zapytać. Dziękuję. Chciałabym zapytać Państwa, co Państwo sądzą o takich skrótach anglojęzycznych, które w naszym języku się pojawiają w związku z popularnością takiego narzędzia, jakim jest Facebook. Chodzi mi na przykład o taki wyraz lajkować. Młodzież teraz lajkuje przeróżne wydarzenia. To znaczy, że tak, mówiąc po polsku, rozwijając to krótkie słowo, to znaczy, że oni lubią jakieś wydarzenie, podoba im się jakieś zdjęcie, akceptują to, wyrażają jakąś chęć promowania wydarzenia, zdjęcia,
osoby. Jakiego słowa używają? Lajkować, od angielskiego słowa like. Lajkować. Tak, oznaczenie takiego kciuka w górę. Czy my powinniśmy walczyć z takim słowem wśród popularnym wśród naszych dzieci, które używają popularnego Facebooka? Czy szukać jakiegoś polskiego odpowiednika, równie krótkiego i chwytliwego, zachęcać nauczycieli języka polskiego, żeby w szkołach zwracali uwagę również na taką nową mowę, która pochodzi z języka angielskiego, z języka często komputerowego, czy po prostu akceptować rozumiem, to w 100%. Rozumiemy, o co chodzi. Tu mamy, dość często są różne racje z różnych stron. Dość często to jest kwestia lenistwa językowego. I bierzemy jakieś gotowe słowo skądś i dodajemy polskie końcówki i to jakoś tam leci. I to może jako zjawisko się podobać trochę mniej, że polszczyzna się nie wysila, że nie próbuje czegoś znaleźć. Z drugiej strony w każde słowo wkładamy coś w rodzaju emocji, wkładamy pewne skojarzenia, podoba nam się nowość. No i także chętniej, co jest ciekawe dosyć w ogóle, przyjmujemy słowa pozytywne. Czyli jeżeli mamy to lajtowanie, które gdzieś metaforycznie nam się z tą lekkością kojarzy, to skłonni jesteśmy myśleć, a fajne słowo, niech ono tam funkcjonuje, ktoś kto go używa pewnie chce dobrze i tak dalej. Nie jest tak, żeby mi się to słowo bardzo podobało, bo ja w tym widzę więcej wygody i lenistwa niż tej serdeczności, która tam pewnie jest, ale w trochę mniejszym stopniu. Wolałbym, żeby coś polskiego się pojawiło, ale jak? Czy możemy to zadekretować? To się może trudno się udaje, tym bardziej, że te odczucia związane z nowymi zupełnie rzeczami są trudno porównywalne do tego, co niegdyś było. My mieliśmy pozytywny stosunek, ale czy państwo mają na przykład jakieś takie neutralne słowo, które by chwaliło? Ja myślę sobie, że no jeżeli chcę coś powiedzieć, albo będzie dobre, albo ładne, ale to generalnie to jest w porządku, prawda? Albo fajne. To słowo fajny, który jest na obrzeżach polszczyzny od 200 lat powiedzmy, bo ono było też w jidysz, właściwie my z jidysz je wzięliśmy. U Mickiewicza jest wyuczyłem śpiewać fajne moje bachurki, tak mówi Jankiel w Panu Tadeuszu. To fajny kiedyś tam już było, ale zawsze było takie gdzieś tam trochę z boku. I nie mamy takiego neutralnego słowa, które by chwaliło. Pozytywny? No gdzież tam. Dobry? No to od razu jakaś tam dobroć etyczna, jakaś kategoria etyczna. Ładny? No to jakaś kategoria estetyczna. My chcemy powiedzieć, że to było w porządku właśnie. I nie bardzo wiemy jak. I z tym lajtowaniem jest trochę podobnie, bo to jest ogólnie pozytywny stosunek, wyrażanie tego stosunku czy chwalenie, ale jak my to powiemy neutralnie? Poza tym to chyba jednak jest środowiskowe. Ja nie wiem, czy się już przenosi do języka ogólnego. Ja się państwu przyznam, że w korespondencji zdarza mi się czasem używać spoko i w porzo, bo odmładzam się wtedy, ale to tylko oczywiście między osobami, które znam bardzo dobrze. W porządku jest takie bardzo seriozne, prawda, takie bardzo poważne, a to w porzo jest tam pewien rodzaj przymrużenia oka. Więc chociaż na początku strasznie mi się nie podobały wszystkie skróty tego rodzaju, to im częściej słyszę i przyzwyczajam się, to potem zaczynam zapożyczać i trochę cytuję, a po pewnym czasie już jest moje. Już używam. Już używam. Ale ciekaw jestem, czy ktoś z państwa zgadnie, od kiedy jest używane słowo spoko? Od kiedy? No pewnie kilkadziesiąt lat. Ha! Sto kilkanaście już. Spoko już mówiono w Legionach na przykład. Jeszcze wcześniej, przed 18 rokiem dużo, czyli na początku XX wieku. No może sto kilka powiedzmy. Sławoja Składkowskiego można znaleźć już spoko. I to nie jest tak, że my myślimy, że coś nowego się pojawia. Jest taki badacz, językoznawca, zresztą nie tylko mój bliski, dawny znajomy, ale także człowiek, przez którego ja w ogóle zostałem językoznawcą, czyli Janek Wawrzyńczyk, to jest taki rusycysta,
który wydaje wciąż książki udowodniające, że to, co dzisiaj myślimy, że jest nowym słowem, jest z nami od bardzo, bardzo dawna. I tu pan jeszcze ma. Tak. Tak. Znaczy, chciałam powiedzieć coś takiego, że oczywiście wiemy, że język się zmienia, pewne formy odchodzą, powstają nowe. Jedne z tych zmian nam się podobają, inne nie, prawda? Ale nie zawsze można zareagować i zatrzymać coś, co odchodzi. I ja tu chcę przywołać wierszyk, który wszyscy znamy z elementarza. Nie wiem, czy teraz jeszcze jest cytowany, ale za moich czasów był. O baranie. Gdzie żeś ty bywał, czarny baranie? A, pardon, cóż żeś tam robił, czarny baranie? Mę mąkę, mój miły panie. I oczywiście zauważyliśmy, że forma meł odchodzi, ta odmiana. Mleć, meł, mełłem i tak dalej. Mnie osobiście żal tej formy. Ona została wyparta przez mielić, przez analogię do bielić i pielić pewnie i tak dalej. Ale peł kiedyś peł, było. Pełniśmy. Co więcej, u Orzeszkowej, nie wiem, czy państwo pamiętają, jest forma płełam. Mianowicie Marta Korczyńska mówi w jakimś momencie, rozżalona o dziejach swojej niedoszłej miłości, że mianowicie nie żełam, nie płełam i krów nie doiłam. I za to mi wieczna chwała. No płełam chyba nie było nigdy nie poprawne. Płełam. I nigdzie poza Orzeszkową tego nie spotkałam. Natomiast oczywiście używaliśmy jeszcze jakiś czas temu formy plecz pełłam i mleć mełłam. To jeszcze widać w starszych wydaniach książek. Czy ja wiem, no nie wiem, czy uda się zatrzymać formę mełłam, mleć mełłam, ale ja prowadzę prywatną małą kampanię na rzecz zachowania tej formy i żeby nie odeszła do słownikowego archiw. Jasne. Z języka nic nigdy nie wychodzi. Język jest urządzeniem z wejściem w jedną stronę, wyjść się nie da. Cokolwiek było używane, w języku nadal jest. Tylko rzadziej używane. Pani żałuje, że nie używa się tego, co owszem jest, i mogłoby być używane. Dość często my mamy pary i jest i kasłać, i kaszleć, i kaszlać. I w gruncie rzeczy czasami te formy się w niektórych miejscach zgadzają. Czyli ta sama forma, nie wiem, rozkaźnika może być dla dwóch różnych czasowników. Pani mówi na pewno patrzyłam, prawda, nie patrzałam. Ale patrzeć czy patrzyć? Co pani woli? Pewnie patrzeć, a odpatrzeć będzie patrzałam, a odpatrzyć będę patrzyłam, będzie. I my gdzieś tam mieszamy te całe paradygmaty. Czy tato, czy tata? U Mickiewicza było, czyście tęsknili do tata, bo od tato było kogo czego tata. Tak jak, prawda, i tak dalej. No, a dzisiaj mamy, owszem, mianownik tato, ale dopełniać już tato, z rzeczownika już tata. I to wszystko się miesza. I trochę podobnie jest z tym, no właśnie, mleniem, tym jeleniem. A no właśnie, mieleniem. I wyrównujemy to do mielić i pielenie. Mielić. Mamy tam jeszcze pana, bardzo proszę. Ale możemy mówić mełłem. Ja mówię mełłem, chociaż bardzo rzadko już mlę czy mielę. Dzień dobry. Dziękuję. Ja mam takie pytanie. W moim życiu spotkałem się wiele razy z czasem burzliwą dyskusją na temat mianownika od słowa dżdżu. Czy to będzie dżdż, czy dżdż? To będzie deszcz, oczywiście. To będzie tylko deszcz, ale to e wypadło tak jak z psa wypadło e i psem został, nie piesem, prawda? I kiedy mówiliśmy dżdżu, to się udźwięczniło i dżdżu, a potem no ten dżdż poetycko się czasem pojawiał u Gałczyńskiego, pada dżdż. To oczywiście jest żartem językowym, bo w polszczyźnie zupełnie inaczej niż na przykład w czeskim, czy w serbskim, chorwackim i tak dalej, nie mamy takich wyrazów bezsamogłoskowych. Ale, proszę państwa, jest tak, że w polszczyźnie może być jednak pięć po sobie spółgłosek, które są nieprzedzielone
samogłoską. Ja znam dwa takie wyrazy, może znasz więcej, Jurku. Mianowicie bezwzględny. Bezwzględny, proszę zobaczyć. I pyzdrski. Jest taka miejscowość Pyzdry. I pyzdrski. Jeśli państwo znają inne, to bardzo proszę. Ja znam tylko te dwa, więc może rozstrzyć. Rozstrzyć. Dobrze, dobrze. Dziękuję bardzo za rozstrzyć. Rozstrzyć. I jeszcze a propos miejscownika od słowa dzida. To będzie dzidzie, tak? O kim, o czym? O dzidzie. Tak, trochę... O dzidzie, tak. No to wie pan, co to są bardzo, oczywiście czasem wydają nam się dziwne. Jak mamy zło, dopełnia czy liczbę mnogiej? Kogo, czego? No tych zeł, prawda, ale już dóbr. Tak, jak zeł. A tła, oczywiście. A toga. Proszę? Toga. A toga to może być tug, ale ale tog. Ale tog. A osa. Us. Albo os. Albo os. Tak. Nie tego. Proszę państwa, jest tak naprawdę tylko jeden polski wyraz, mianowicie kołacz. Wszystkie inne są zapożyczone. Kołacz. Nie, mówię polskie litery. Ja wiem, ale charakterystyczne. Tak, krzyczę, tak. To żółć. A rzeczywiście, żółć. Tylko żółć. Czteroliterowym słowem, w którym są wyłącznie słowa. Coś tam wyłączyłeś, Jureczku. Właśnie powiedziałem wyłącznie i się samo wyłączyło. No. No, nie słucha cię, nie słucha. Nie słucha mnie mikrofon. Ten też jest. Tylko dotkniesz i czerwony. Czerwony. To pewnie z racji moich poglądów. Tak. To co, jaka jest sytuacja? Nie wiemy, tak? Emocje rosną. Nie wiemy jeszcze. Pewnie emocje rosną, nic nie wiemy. My podejrzewamy najgorsze. Podejrzewamy, że wszyscy duża dobrze większość pań, tak, że znaczna większość napisała poprawnie. I teraz próbujemy fałszować, tam dodawać przecinki, żeby nie przypadkiem nie było. Że będzie dogrywka i wtedy sobie poradzimy. Dopiero państwo zobaczą. Trzeba było napisać z błędem, żeby nie dopuszczać do tej dogrywki. My walczymy czasami ze sobą samymi, bo z jednej strony jesteśmy bardzo dobrzy i chcielibyśmy, żeby wszyscy napisali, no ale z drugiej strony jesteśmy złośliwi też. I chcemy, żeby... Czy mają państwo... Wyobrażając sobie profesora, że jest złośliwy, to o mnie tak mówi, ale profesor sam na dobroć chodząca. Absolutnie. No może, no dobrze, niech to będzie nawet... Chciałem się spytać a propos odmieniania imienia i nazwiska. Czy w umowach prawnych, jeżeli zawieram umowę pomiędzy jakąś instytucją a Janem, powinienem napisać Kowalskim. Natomiast pytanie, czy nie logiczniej byłoby napisać a Janem Kowalski, bo są takie nazwiska, które no, trudno odczytać mianownik. Piszę Jebralczykiem, czyli jednak odmieniam to. Tak uważam, że powinno być, że rzadkie są przypadki, że moglibyśmy czegoś tam nie zrozumieć. Owszem, bywa tak, jeżeli będzie między panem, nie wiem, Kawą, to mógł on się nazywać Kawa albo Kawo, powiedzmy. Jurku, jaki jest problem? W drugim przypadku. Jaki problem? To jest kwestia odmiany w umowach nazwisk. Generalnie powinniśmy nazwiska odmieniać. To umowa między jakąś instytucją a panem Jerzy Bralczyk nie odpowiada mi, choć jeżeli dużo pieniędzy, to przyjmę. Wie pan co, znaczy, może być sytuacja taka, weźmy nazwisko Kosk tak. I Kosek. Aha. W tej formie, o której pan mówi, będzie brzmiało identycznie. Co radzę w takiej sytuacji? W nawiasie podajemy formę
mianownikową postacią identyfikującą jest forma mianownika. Oczywiście bywają nazwiska przedziwne. Jak ktoś by się nazywał Oko, znałam mecenasa, który nazywa się Oko i między panem Okiem nie odmieniłabym tak jedno. Więc, ale większość nazwisk ale nie, męskich... Przepraszam, między panem Oką oczywiście. Tak jak Oko, Boniuszko tak. Z Boniuszką, no dobrze, z panem Oką. O panu Ani, przepraszam cię, bo o ja panu myślałam, Oce. O panu Oce, o tym myślałam. Nie, tak bym nie powiedziała. Właśnie o panu Oce nie powiedziałabym nigdy. Powiedziałbyś o panu Oce? Na szczęście nie miałem takiej konieczności. A to jest przykład autentyczny, ale odmienność czy konieczność odmiany nazwisk ma zasadnicze znaczenie. Profesor mówił o naszym lenistwie językowym. Ono często również objawia się w nieodmienności nazwisk. Nie wie pan. A to ważne. Jest jeszcze jeden powód nieodmienności. Mianowicie wydaje się zwłaszcza mężczyznom, że jak nie odmienią nazwiska, to zyskają na arystokratyczności. Jeżeli mówię, prawda, z panem Markiem Król, to ten król nagle staje się arystokratą. Nie. Ja myślę, nie no, myślę nie. O... Nie staje się, skąd? No, w naszym pojęciu nie, ale nie zapytaj się, o powody. Staje się urzędniczym, jakimś zinstytucjonalizowanym, nie. Z panem król, nie. A zapytaj, ile osób, nawet tutaj wśród państwa, myślę o mężczyznach, bo kobiety oczywiście, jeżeli nazwisko kobiety jest równe nazwisku mężczyzny, pozostaje nieodmienne. Ile osób używa takiego właśnie argumentu? Moje nazwisko się nie odmienia. Ale co? I ja wtedy pytam, dlaczego, z jakiego powodu? Bo tak jest w mojej rodzinie na przykład. To jest jeden z argumentów. Marca, do Marca. Marca. Była taka kawiarnia Marcowie, u Marca tak, przed tak, wojną. Marcowie. Tak. To o, jest taka anegdota o Januszu Korczaku, który kiedyś przyszedł do urzędu i zapytał, czy zastał naczelnika Dudka. Na to mu tak, odpowiedziano, tak. Naczelnika Dudeka nie ma. I on odpowiedział, to pozwoli pani, że wezmę stołeka i posadzę na nim swojego tyłeka. No oczywiście... Taki sobie żarcik, taki, ale pokazuje, że rzeczywiście ludzie noszący nazwiska, które są jednocześnie rzeczownikami pospolitymi i to jeszcze oznaczającymi coś no, mniej przyzwoitego czy pięknego, no to wtedy woleliby, że. Znałem sam pana Gołąba, który gołębiem nie chciał zostać i był językoznawcą, zresztą tak, dosyć wybitnym. Tak, tak. Pamiętasz, oczywiście. Gołąba, jeden ze słowników jest jego Hańca autorstwa. Gołąba i Polańskiego. Tak, Gołąba i tak. Polańskiego. No tam były i subtelności pewne, bo tam wiadomo, nie wiadomo było, czy to b jest wygłosowe, jest miękkie czy twarde, no, tak. Bo w gołębiu, dlaczego nie w gołąbiu, w gołębiu mamy miękkie b. Miękkie b, tak. Tak, jak Jastrzębiu zresztą, ale... No tu było trochę, to byłoby trochę nadużycie. No ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł nie odmieniać swojego nazwiska, bo ja się deklinuję akurat. Ale Majkowski brzmi całkiem dobrze. Wyjadę na kilka lat i już będę to Majkowski. Była kiedyś taka sprawa związana z nazwiskami kobiet. Czy w Polsce można nazywać się Anna Kwiatkowski? Jeżeli zwłaszcza nazywało się tak za granicą. No i uznaliśmy w Radzie Języka Polskiego, że powinno to być dopuszczalne. Chociaż ja zaproponowałem pewną poprawkę wtedy. Proponowałem, żeby przy okazji uznać takie nazwiska jak Puzynina, oficjalnie od Puzyna, czy Ożdżyna od Ozga. A nawet, żeby mógł mężczyzna nazywać się Kwiatkowska. Jeżeli kobieta może się nazywać Kwiatkowski, to dlaczego mężczyzna nie może się nazywać Kwiatkowska? Takie przypadki zresztą są. Jest pan Załuska na przykład, jest pan Nęcka, którego znam, psycholog wybitny, którzy na pewno wzięli swoje nazwiska gdzieś tam od matki czy babki, bo być może akurat uznano za stosowne, żeby kobieta, zwłaszcza za granicą, dała nazwisko swojemu synowi w tym brzmieniu oryginalnym. Jest pan Nęcka, jest pan Załuska, więc może i pan Kowalska mógłby być.
No nie jest to dzisiaj jeszcze łatwe do przepchnięcia, ale w epoce równości płci. Tak. I pan, ale wtedy by się mówiło panu Kowalsce. Tak, koniecznie. Tak, koniecznie, o panu Kowalsce byśmy mówili. Proszę tak Państwa, jak... tworzymy już chyba nową gramatykę. To wszystko przez to, że czekamy ciągle na... Mam dla Państwa dwie wiadomości. Wyniki. Mniej więcej za 10 minut będą już wyniki. I jedna, która nas cieszy, wiadomość niezwykle, a Państwa pewnie nie ucieszy. To znaczy, że jak na razie nie ma jeszcze bezbłędnego dyktanda. Słuchamy, jest tutaj pytanie, prawda? Słuchamy. To znaczy, ja się chciałam podzielić, że myśmy tu z kolegą odkryli... Halo? Słychać? Jeżeli Państwo przez chwilę... Jak my mówimy, proszę rozmawiać. Ale jak ktoś mówi, bardzo proszę o ciszę. Ja się chciałam podzielić pewną niekonsekwencją, jeśli chodzi o deklinację nazwisk, którą odkryliśmy właśnie z kolegą. Mianowicie, oczywiście niekonsekwencja często ma miejsce w języku, to tylko tak na zasadzie ciekawostki, prawda? Że oczywiście odmieniamy na przykład pan Marzec, pana Marca o panu Marcu, prawda? Panu Marcowi. I tak jest poprawnie i ja też bardzo jestem za tym, Marcowi, żeby tak było. Natomiast w Wołaczu już nie powiemy panie Marcu. Powiemy panie Marzec. Panie hrabia, pan sędzia śmiewać pana prosić. I tam nie mamy panie hrabio, tylko panie hrabia. Tak. Panie klucznik. I tak dalej, i tak dalej. U Mickiewicza dość często właśnie był ten wołacz mianownikowy i my także często go stosujemy. Panie Malinowski, bo wołacz i mianownik to bardzo specjalne przypadki. Wołacz właściwie nie jest przypadkiem. Niektórzy mówią, że to jest druga osoba rzeczownika. I kieruje się trochę innymi zwyczajami ten wołacz. W tym przypadku akurat rzeczywiście ma pani rację, że to jest panie Marzec, ale to jest właśnie ten przypadek, kiedy my wołacz zastępujemy mianownikiem. I mówimy na przykład, owszem, ja mogę powiedzieć Józku, ale mogę powiedzieć Józek. Z kobietami też tak jest, mogę powiedzieć Grażynka, pozwól i tak dalej. Ja nigdy tak nie powiem, ja używam wołaczy. Ja lubię wołacz akurat, ale rozumiem i akceptuję to, że zamiast wołacza używamy czasem mianownika. Tak jak zresztą, co jest bardzo zabawne, zamiast mianownika używamy wołacza. I mówimy, że przyszedł Józiu, albo Heniu i Jasiu coś zrobił. I to są wołacze, które nagle służą jako mianowniki, bo między tymi dwoma przypadkami jest specyficzna relacja. Możemy co najwyżej się niepokoić, że ten wołacz się wycofuje obecnie i troszkę mniej mamy przez to, zwłaszcza rzeczywiście w nazwiskach, że mamy mniej przypadków. Celownik się, proszę Państwa, wycofuje, to mnie bardzo niepokoi. Gdybym Państwa zapytała, jaki jest celownik od zwykłego rzeczownika dzień, komu czemu? Dniowi oczywiście, a nie dniu. I to celownik jest... to jest najwspanialszy przypadek. Ja zgadzam kocham się. Celownik. Panie profesorze, jak dobrze, że pan się ze mną zgadza. Celownik jest najwspanialszym przypadkiem polszczyzny. Między innymi tak. Dlatego, tak, tak. Dlaczego? Między innymi dlatego, że celownika używamy czasami funkcji zupełnie nieoczekiwanej. Na przykład mówimy i on mi mówi, to nie znaczy, że on do mnie mówi, ale on i on mi zachorował. On mi zachorował. Mówię, w innym miejscu mówię, a ja teraz sobie usiądę. Czym się różni siedzenie sobie od siedzenia po prostu? Bo ja tam używam celownika sobie. Sobie, komu ja mam się... Komu ty jedziesz, jak pytał Słowacki, jadę księżycowie, aby się w konia przeglądał kopytach. Kiedy ja mówię, to... siądę sobie, to co mnie pyta, a komu ty siądziesz? Tak. A druga sprawa, jaki ładny jest celownik od ty. A to ci kłopot. I od razu my nie mamy kłopotu, tylko ty masz ten kłopot. On jest ci. Masz tobie. Mówimy, masz tobie. To jest celownik wszystko. Ten celownik sprawia, że Polacy na przykład różnią się od Anglików wyraźnie. Anglik od razu musi coś polubić. Widzi pierwszy raz obraz i mówi, lubię go. I like it. A ja powiem, on mnie się podoba. On jeszcze na razie, ja go jeszcze nie lubię. Ja go muszę, on mi się musi popodobać, a potem go ewentualnie polubię. Albo z drugiej strony, idę sobie, no jest wieczór i chce mi się spać. Ja nie chcę spać, ale mi się ono chce.
I tobie się może chcieć, i mnie się może chcieć, może mi się wydawać różne rzeczy, mogą mi się... Mi się teraz co prawda żałuje bardzo, bo nasz celownik w tej najwrażliwszej sferze, czyli w zaimkach, się cofa. I mamy już tylko mi i nie mamy mnie już prawie. I mówimy mi się wydaje, ludzie mówią ci się. Nie, ci się to nie mówimy jeszcze. Mówi na początku zdania, mówimy tobie. Tobie się wydaje, nikt nie powie ci się wydaje. Nie powie, jeszcze? Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ale mi się wydaje, już mówimy. Mi się pojawiają oczywiście już. Oczywiście, na początku dziennym. Takie mi się są straszne tutaj, bo my wolimy jednak, żeby to mnie się coś podobało najpierw, a podoba mi się. Widzi mi się, mnie się widzi. Proszę zachować jednak tę dłuższą formę celownika. Zginęło już mię w bierniku. Już nikt nie powie, widziałeś mię? Nie, jeszcze przeczytamy tak czasem u Prusa. Ale wydaje nam się to jakieś dziwaczne. Już wszyscy widzieli mnie, a mnie nikt nie zobaczy już. To tylko szkoda, w stylizowanych szkoda tekstach mię, wyraźnie, tak, szkoda wyraźnie tylko. I nie dopuśćmy do tego, żeby mnie zginęło. I nie dopuśćmy, żeby zginął celownik, a to o czym mówimy, tak. A to o czym mówimy, to jest przykład językowego lenistwa. Psu czy psowi? Psu. A koniu czy koniowi? Koniowi. A osłu czy osłowi? Właśnie, i są takie miejsca śliskie, tak, tak. I nie wiemy, czy osłu, czy osłowi. Jak o osłach rzadko mówimy w sensie dosłownym. No, ale też może być to w innym przypadku. Diabły czy diabli? Proszę? Diabły czy diabli? Anioły, anieli i aniołowie. Diabłowie jeszcze nie powiemy, ale diabły i diabli są. Ale to, anioł jeszcze ma większą możliwość, są aniołowie. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują i pańscy anieli zesłali mi na pomoc księdza Bernardyna, chociażby tam jest anieli. No i jeszcze anioły stoją na rodzinnych polach, jak u Słowackiego. Także anioły, anieli, aniołowie, wszystko to jest to razem. To dobrze, że jest przewaga aniołów w polszczyźnie wyraźnie nad diabłami, czy nie? Właśnie nie jestem pewien, czy ta wielość form świadczy o przewadze, czy też o tym, że lepiej jednak wiemy, jak o diabłach mówić, niż o aniołach. Tak, i rzeczywiście tak jest. Kiedy jest mniej form, to może to diabły mają przewagę. Frazeologii przyjrzeli, to ten diabeł we frazeologii jest niewątpliwie ciekawszy. Tak, tak. Bo diabeł tkwi we frazeologii. Właśnie. Wiadomo w czym. I jeżeli popatrzymy na przysłowia chociażby, to znajdziemy bardzo wiele przysłów o diabłach, o aniołach. Bardzo mało. Bardzo mało. Jest to kilkadziesiąt chyba przysłów. No oczywiście one mają różną popularność, ale o diabłach strasznie dużo. A anioły nie są tak częste, no bo co one mogą nam złego zrobić? Czasem coś dobrego, jeśli mają. Tak, czy mają państwo inne jakieś pytania, propozycje, uwagi, wątpliwości? Tam się pojawiły pytania. Chciałbym... Bardzo proszę państwa teraz o ciszę. Chciałam pytanie. Która forma jest poprawna? Jem arbuz, czy jem arbuza? Jem banan, czy jem banana? Dziękuję za to. No właśnie, wydawałoby się, że ten biernik tutaj powinien być nieżywotny, a więc jem banana, jem kotleta, ale przy jedzeniu to jest i tak. Możemy jeść arbuz i arbuza, ale tańczyć to już w ogóle jest inaczej, bo nikt nie powie, że tańczy foxtrot, prawda? Albo tańczę walc, tylko walca. Proszę? Poloneza. Jednak tańczę poloneza. Ma pan rację, to jest niekonsekwentne. Ale tańczę... A palić papierosy? Nie, bo tańczę oberka. Wszystko jest dopełniaczowe, o to chodzi. A nie mamy biernikowych form, czyli biernikowych, nieosobowych. Czyli powinienem tańczyć oberek i jeść arbuz, ale jem arbuza i tańczę oberka. I palę papierosa, a nie palę papieros na przykład. To nie jest, bo znowu tak jak jest relacja między wołaczem i mianownikiem, tak jest ta relacja między dopełniaczem i biernikiem. Na przykład w negacji mamy dopełniacz. Mam książkę, ale nie mam książki. I to się wydaje już normalne. Ale przyznasz, Jurku, jednak, że dopełniacz w polszczyźnie niektórych jako przypadek dopełnienia bliższego wycofuje się na rzecz biernika coraz częściej. Jest. Ja nawet wiem dlaczego miejscami. Kiedyś potrzebowałem książki, a dziś
potrzebuje książkę. I myślę, dlaczego tak jest? A no właśnie dlatego, że dopełniacz jest negatywny. I jeżeli ja jakąś książkę mam i nadal jej potrzebuję, to książkę potrzebuję. Potrzebuje książki, oczywiście książki. Ale mówię, tak. Dlatego się pojawia tutaj wiernik, że ja to mam. No ale wiesz, jeśli już o tym mówimy i mówisz o negacji, to w końcu podajmy jedną zasadę bezwyjątkową w polszczyźnie. Nie ma. Zresztą dopełniacze są bardzo dziwaczne. Dopełniacze w liczbie mnogiej nie bardzo wiemy, jak wyglądają. Dopełniacze w liczbie pojedynczej, nawet bardzo dobrych, zwykłych rzeczowników. Tego wieczora czy tego wieczoru, jak państwo powiedzą. Ale i wieczoru. Wieczoru jest taką formą elegancką. Tak, jeżeli na przykład, tak, wieczoru kawalerskiego na przykład, powiedzmy, nie było, ani wieczora kawalerskiego, ale od rana do wieczora, a nie do wieczoru. Otóż to. I czasami język różnicuje w trochę innych sytuacjach, w trochę innych kontekstach. Ale to bogactwo, przyznę, że to bogactwo. Ja lubię, jak są dwie formy, och, jak ja to lubię. Tak. Że są postaci i postacie, bardzo mi to się podoba. Wybieramy wtedy to. Równie dobrze, że polszczyzna jest językiem fleksyjnym, dlatego my tak bronimy wszystkich przypadków, bo dzięki temu możliwa jest zmiana szyku. Ile jest możliwości zmiany intencji, znaczeń, jeśli no tak, jak wyraz... jak to było w łacinie na przykład, kiedy się czyta poezję łacińską, to na pierwszy rzut oka zrozumieć tam jest trudno. Ale bo że te rzeczowniki są, te wszystkie słowa są rozproszone po całym wierszu i trzeba szukać, który do którego pasuje. No to jest piękna sprawa, zresztą i daje nam większe możliwości przeżycia. Ja bardzo lubię łacinę. To różnicowanie, bo zobaczcie państwo, my oczywiście możemy doprecyzowywać i różnicować dzięki znalezieniu właściwego słowa. To jedna z możliwości. Ale także możemy to robić dzięki umieszczeniu jakiegoś słowa w odpowiednim miejscu w zdaniu, umieszczone na początku i na końcu, zyskuje wyróżnienie. Tak, tak. No, to ja można powiedzieć zatem, że polszczyzna jest trochę pod tym względem bogatsza, bo ma więcej możliwości. Niektórzy żałują, że w polszczyźnie nie ma określoności, że nie mamy derdasów żadnych, ani nie mamy wej, e, i że przez to jesteśmy ubożsi. Niezupełnie, bo my możemy powiedzieć ten dom, i jakiś dom, a nawet pewien dom, a także po prostu dom, tak? Czyli tych możliwości jest albo przynajmniej jeden dom, cztery. To nie jest liczebnik, wiadomo, prawda? No może też być liczebnik, ale nie musi być liczebnik, oczywiście. Przy czym jest to ciekawe zróżnienie. Ten dom, to ja wiem i państwo wiedzą, który. Pewien dom, ja wiem, a państwo nie wiedzą. Jakiś dom, ani ja nie wiem, ani państwo nie wiedzą. To jest dość symetryczne, jakiś dom. Pewien, ja wiem, ale nie powiem, to nieważne. Ale może się zdarzyć, że my wiemy ten pewien, jak dobrze się znamy, to o ten pewien będziemy wiedzieć, wtedy o jaki aluzyjne, chodzi. Wtedy tak, wtedy te państwo też wiedzą, albo przynajmniej powinni państwo wiedzieć. Czy jeszcze mamy pytania? O, tutaj jest jakieś pytanie. Bardzo proszę. Dzień dobry. Ja właściwie mam nie pytanie, tylko taką prośbę, którą chciałabym skierować do organizatorów tego dyktanda, żeby treść tego dyktanda udostępnić nam, uczestnikom, a może także innym, na przykład na stronie internetowej dzielnicy Ursynów. Będzie. Bardzo się cieszę, bo w ubiegłym roku był z tym, o ile pamiętam, problem i tak naprawdę nie można było... Organizatorzy zapewnili, że będzie tak, dyktando w internecie. Dziękuję bardzo. Jedno miejsce, które... Ja panu dam zaraz tekst jeszcze. A nie, nie mam tego. Ma pan to gdzieś na wierzchu? Nie mam. Jeszcze nie, to potem panu mieści. Dobrze, to panu pewnie dadzą. Ja chciałabym zapytać państwa, również obecnych, jak zwrócilibyście się do dziewczyny, kobiety imieniem Maryla? Ja zwracam się Marylu. Na poparcie tego mam Anię z Zielonego Wzgórza, na przykład, prawda, gdzie we wszystkich 5 tomach występuje wyłącznie forma Marylu. Być może dlatego jestem z nią osłuchana. Natomiast zdarzyło mi się, że młoda kobieta imię
uznała tę formę za niepoprawną i powiedziała wyłącznie Marylo. Ja na to mówię, że forma Marylo jest w moich uszach archaiczna, ponieważ spotkałam się z tym u Mickiewicza. Pojrzyj, Marylo. Gdzie się kończą gaje. Gdzie się kończą gaje. Tam, gdzie łuś gęsty zarostek. Tak jest. I ja sądziłam, że ta forma odeszła w niepamięć i jedynie poprawna jest Marylu. Okazuje się, że współczesność przywraca chyba formę Marylo. Urszulu to... czy Urszulo, przepraszam. Urszulo. Urszulo. Ale... no oczywiście pomimo to końcówka U w wołaczu się zdarza, na przykład Maju, tak? Olu. Olu, tak? Nie, we olu. Wszystkich zdrobnieniach oczywiście mamy końcówkę tak. U. Także nawet no... Po, nawet po tym samym, po tej samej spółgłosce mamy Ulu i Olu, ale Urszulo. Tak. I to wszystko zależy od tradycji. Ale, też. Co, ale jak państwo odczuwają Marylę, chciałabym zapytać. Marylo? Marylo mnie? Ja wolę powiedzieć Marylu. Marylu przede też, wszystkim tak. Dlatego, tak. Że my Marylę mimo wszystko odczuwamy jako... Nie. Jako zdrobnienie. Tak. Jako zdrobnienie. Nie jako, jako postać pierwotną. Pierwotną tak. Imienia. Zapomniałam tego argumentu w tej rozmowie z Marylą. Użyję go teraz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A poza tym Mickiewicz ma zawsze rację. To jest tak naprawdę ostateczny argument. Jak absolutnie. Już nie wiemy, jakiego, jaki przytoczysz, Mickiewicz to po prostu zawsze ma rację. Tak. Czy mają państwo jeszcze jakieś wątpliwości czy uwagi? Mam. Tutaj tak, bardzo, dobrze. Bardzo proszę. Ojej, potykam się strasznie. Ja chciałabym nawiązać do wypowiedzi pani właśnie przed chwileczką. Bardzo często, to zwłaszcza też w korespondencji mailowej, spotyka się takie powitanie, cześć, na przykład Ewa, w moim przypadku, ja jestem, mam na imię Ewa i pytanie, czy powinno być w takim przypadku cześć Ewa, czy cześć Ewo? I podobnie w przypadku innych imion, bo ja raczej zauważyłam, że używa się mianownika imienia i na ogół nie jest używana odmiana imienia. Jak jest prawidłowo, jak powinno być? Jest pewna różnica. Ewo jest trochę bardziej oficjalne. Uważam, że jest bardziej poprawne, ale jeżeli jestem z kimś bardziej zaprzyjaźniony, to mogę spodziewać się tego Ewa. Takie jest bardziej bezpośrednie, kolokwialne. Trudno powiedzieć, czy naturalne, ale cześć Ewa, cześć Marek. Marku to już jest poprawne, lepsze, ale trochę bardziej oficjalne. A może tylko elegantsze. Ja szczerze mówiąc wolę Andrzeju Krzysztofie niż Andrzej Krzysztof, bo w tym jest pewien rodzaj takiej... Ale to mówisz już Krzysztofie, to jest jeszcze bardziej wypracowane, bo to jest podstawowa forma. Ale Krzyśku czy Krzysiek? Krzyśku. A? Krzyśku. No ja bym powiedział owszem Krzysztofie, ale jak jestem z nim na Krzysiek, to powiem cześć Krzysiek. Cześć Marek. Cześć Marek, bardzo no potocznie. Właśnie. Bardzo potocznie, czyli zauważcie państwo, że polszczyzna daje nam możliwości różnicowania stopnia zażyłości. I to jest niesłychanie istotne. To, o czym państwu mówiłam, można się do kogoś zwracać, prawda, pani profesor, potem tę panią profesor poznajemy i już będzie, prawda, mniej oficjalne, a czasem daje nam także możliwość, to zwłaszcza w sytuacji, w której mężczyźni chcą na przykład zaproponować na ty, to, o czym państwu mówiłam wcześniej. Grażyno, czy może pani? Mhm. Jeszcze ciekawsze, tak. Prawda? Zobaczcie państwo, ta sugestia, przejdźmy na ty, ale nie, znaczy bardzo łagodna, wyważona. Jest taka możliwość w polszczyźnie. Tu jest podobnie. Cześć Ewka, prawda? Bo tam jeszcze mamy przecież i taką cześć formę. Tereska. Cześć Tereska. Cześć Tereska. Więc nie umiemy państwu powiedzieć w sposób jednoznaczny, poprawne, niepoprawne. Poprawne w jakiej sytuacji? Kontekst,
sytuacja decyduje o tym. A poza tym w takich bezpośrednich stosunkach chyba w ogóle kategoria poprawności, niepoprawności jest mniej istotna. To się zastanawiam, ustalamy. Czy my po jakimś czasie nie odejdziemy od takiej kategorii poprawne, niepoprawne od strony językowej. Poprawność dzisiaj często kojarzy się z poprawnością polityczną, co zresztą w ogóle jest trochę dziwaczne, bo nie chodzi tam wcale o politykę naprawdę, tylko o taką polityczność, jak to się kiedyś mówiło, czyli grzeczność. Tak jak mówiono jeszcze w trylogii polityczny kawaler, to nie chodziło o to, że on się zajmuje polityką, tylko jest grzeczny, uprzejmy, dobrze ułożony. I ta poprawność polityczna też łączy się dzisiaj z grzecznością. Ale poprawność, nie wiem czy Państwo zauważyli, zyskuje ten wymiar trochę bardziej dzisiaj niż poprawność językowa, gramatyczna czy ortograficzna. I częściej myślimy o poprawności, czy coś zostało właśnie grzeczne i stosownie zostało użyte. No a poza tym udatnie. Coraz bardziej myślimy o tym, że zwyczaj decyduje o poprawności, a nie tylko jakieś reguły. Pani chce o coś nas zapytać albo coś tam powiedzieć. Dzień dobry, ja mam pytanie, bo już od Proszę o ciszę, pani ma głos. Dzień dobry, ja mam pytanie, bo powiem szczerze, od kilku lat zwracam uwagę na to i bardzo mi się to nie podoba. Mianowicie używanie jako wyrażeń tożsamych słowa masa, waga i ciężar. Nic nie słyszymy. Bardzo proszę nic nie mówić, nawet cicho. Czy teraz dobrze? Bo jak nikt nie mówi. Ojej, dobrze. Mam pytanie, bo od kilku lat bardzo mi się to nie podoba i zawsze zwracam na to uwagę, kiedy ludzie używają jako pojęć tożsamych słowa waga, masa i ciężar. Aha. To są z punktu widzenia fizycznego inne słowa i niewymienne, tak? Ciężar to jest siła, waga to jest, nie wiem, przyrząd do mierzenia masy, a masa to jest coś, co ludzie chcą wyrazić, tak? Wzrost i masa. I ja mam pytanie, jak to wygląda z punktu językowego? Czy to, nie wiem, czy ja jestem za bardzo czepialska, czy to tak nie powinno się wymieniać? Czy jest tak, że się używa wymiennie? No waga i ciężar tak, oczywiście, chociaż możemy powiedzieć, że w użyciu metaforycznym już różnice pewne są. Mówimy, że to były, ale i tam są dość bliskie, że były to słowa wielkiej wagi, raczej powiemy, a nie powiem, że słowa wielkiego ciężaru. Na pewno. Powiemy, że miały swój ciężar. Ciężar często się kojarzy z rzeczą przykrą, a waga z rzeczą pozytywną. Ciężary są, tak jak mówimy dzisiaj, ciężko powiedzieć dość często, zamiast trudno, co mnie na przykład raź. Czyli w użyciu metaforycznym tak jest. Natomiast w użyciu technicznym, ma pani rację, język potoczny jest niewątpliwie mniej precyzyjny niż terminologia techniczna i to wszyscy rozumiemy. Wiemy, że masa, która kojarzy nam się zresztą nie tyle z wagą, ale z objętością, prawda, bywa używana nie zupełnie w poprawnie technicznym sensie. Masa, tym bardziej, że mamy masa ludzi, to jest wielu, także masa to znaczy bardzo dużo, ale także mówimy, że ktoś jest masywny, że coś jest. Masa to jest dużo i wielkie. Ciężar to jest duża siła przyciągania ziemskiego i jednocześnie coś przykrego. Waga to jest także przyciąganie ziemskie i coś ważnego do tego, bo stąd zresztą słowo waga. Waga i ważny, to bardzo blisko siebie są. Także w języku są obecne konotacje, są obecne skojarzenia, natomiast jest znacznie mniej precyzji. I rozumiemy, co jest przyspieszenie, a co jest, tam powiedzmy, prędkość, a co jest coś jeszcze innego, ale no w języku używane to bywa różnie, bo jest to bogatsze. No tak bym to w tej chwili, masz coś do dodania może. Tylko tyle, żeby rzeczywiście różnicować. Jeżeli pani się upomina o precyzję, to bardzo dobrze. Język, zwłaszcza wszystkie formy pisane, oficjalne, techniczne, powinny być precyzyjne. Za to od języka potocznego takiej precyzji wymagać nie możemy. Tak. Pan ma pytanie chyba. Ma pan mikrofon? Pytanie i mikrofon to już jest całość. Proszę o ciszę znów. Dzień dobry. Mam takie pytanie bardzo krótkie. Nie słyszymy. Ciszej. Wymyśleć. Myśleć kiedyś miało formę też myślić.
u Mickiewicza mamy: myśliłem, że dziś z nami nie będziesz przy stole, mówi sędzia do Telimeny. Dzisiaj mamy już wyłącznie myśleć, przemyśleć, domyśleć się, ale wymyślić. I tu te różnice są zachowane. W jednym mamy rozwinięcie tej formy z i, w innym rozwinięcie formy z e. I domyśleć coś do końca. Domyśleć tak? do końca, ale też domyślić się. Tak, domyślić się. I tu różnice już są. Bardzo prosimy. Amator, hobbysta, że był częściowo amatorem, a częściowo hobbystą, tak? Amator, hobbysta? No, pewnie tak, no tu jest takie, bo znowu z drugiej strony, czy można być hobbystą w sposób amatorski? Też się nie da. Ale jednak chyba jest tak, przepraszam. Zakończyła pracę. Proszę? Zakończyła pracę. Zakończyła pracę. Także tu komisji brawa. Napracowała się bardzo. Teraz już mogę powiedzieć oficjalnie, że komisja zakończyła ocenę Państwa prac. Są już wypisywane dyplomy, no i za chwilę się okaże, czy będzie dogrywka, czy będzie jeden zwycięzca i wyróżnieni. Ale myślę, że może warto by było jeszcze, proszę Państwa, omówić to dyktando, jeszcze zwrócić uwagę na bardzo charakterystyczne... Proszę zwrócić uwagę na inną rzecz, tak. Że my mówimy tutaj od kilku godzin prawie i my mamy ograniczone możliwości. Już dobrze. Chyba nie damy rady. Dobrze, to w związku z tym proponuję... Może i nam przydałoby się 5 minut przerwy. Rozmowa z panią doktor to jest prawdziwa przyjemność, ale nawet przyjemności męczą. A wydawało mi się, że może mówić ze mną długo. Niestety. Niepotrzebnie przed tym spotkaniem rozmawialiśmy ze sobą tak długo. No, boję się. Wiele lat, proszę Państwa, i jak na razie jeszcze się kłócimy tylko od czasu. Pan profesor zasugerował. A nazywały się, proszę Państwa, to i owo językowo. I wiedzą Państwo, kto był to, a kto owo. Niestety, czy profesor zabrał owo, a mnie wyznaczył to i tak już zostało, że ja mam być, prawda, wrócić to, ja mam być to, a tak to wygląda. Czy w związku z tym ogłaszamy krótką przerwę, czy będą Państwo... Wyniki ogłaszamy. Wyniki będą za chwilę, ale dajmy szansę. Bardzo dobrze. W związku z tym, panie profesorze, oddaję mikrofon. O zawiłościach języka polskiego, ale to też będzie sformułowane właśnie jako pytanie. Otóż kilka lat temu, kiedy prowadziłam program telewizyjny, to był wywiad na temat jakiegoś bardzo ważnego wydarzenia, bardzo ciekawego, użyłam sformułowania fajnie. Że ten projekt jest fajny. Wróciłam do domu, a mój mąż mówi: słuchaj, to nie wypada, żeby na wizji publicznie prezenterka Telewizji Polskiej używała wyrazu fajnie. Utkwiło mi to w głowie i teraz pytam pana profesora. Odpowiem. Mówić, nie mówić. Że jest bardzo dużo słów na F. Facet, fura, fest, frajer. Tak, no powiedzmy, to brzydkie słowa, ale bardzo dużo takich, które są potrzebne, ale są w przedpokoju polszczyzny. Nie wpuszczamy ich na pokoje. Nie mówimy facet fest, nie mówimy fajny frajer, ale wiemy, że te słowa nam się przydają, że one po coś są. One będą tam na podorędziu właśnie w przedpokoju i od czasu do czasu z nich skorzystamy. To ciekawe. Ale gdyby mi powiedziano, gdzie ja mam podorędzie, to bym nie wiedział. Podorędzie to jest takie orędzie, ale mniejsze. Tak jak podręcznik jest takim gorszym ręcznikiem. Tak samo podorędzie, ktoś wygłasza orędzie, ale takie małe orędzie to jest podorędzie. No,
A jeśli chodzi o te słowa, zawsze mnie dziwiło, że one są do siebie, że one są na F. I jest ich tak bardzo dużo. Proszę zajrzeć. Prawdziwie polskich słów na F nie mamy. Mamy jedno polskie słowo na E. To jest właśnie to słowo, E. Wszystkie inne słowa na E są zapożyczone. No może jeszcze ech. Pani doktor, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Mówiłam Państwu o tutaj o flei, o flejtuchu. Fu! O flądrze, o rybka. Proszę Państwa, przecież flądra to czysta rybka. Dlaczego wobec tego o kobiecie, prawda, która nie sprząta, mówi się w ten sposób? Co więcej, w angielskim jest podobnie. Ten dźwięk fly takie w nas budzi skojarzenia. Ja kiedyś sprawdzałam wśród studentów, czy wiedzą, co to jest flama. Oczywiście dzisiaj już studenci nie wiedzą, ale... Wiedzą, tylko się nie przyznają. Może się nie przyznają, ale proszę Państwa, jak ktoś nie wie, to na dźwięk fly odczuwa pewien rodzaj dyskomfortu. To jest ciekawsza sprawa, bo my mamy stosunek pozytywny lub negatywny i my wyrażamy to fonetycznie. Na przykład fu, fu, to jest pfe, to jest wyrzucanie z siebie czegoś. A jak oznaczamy przyswajanie? To jest takie. To jest odgłos ssania. Jako dzieci, my jesteśmy ssakami, proszę Państwa, nie zapominajmy o tym. I my wciągamy coś. Wspaniale. Ale, proszę Państwa, a kiedy to jest... wyrzucamy coś się. Nareszcie profesor przyznał, że tak naprawdę język zaczął się od naśladowania dźwięku. To jest proszę? Potwierdzenie. Język się zaczął od naśladowania dźwięku. Ależ ja jestem o tym przekonany od dawna. Ja nawet wiem, że słowa są ze znaczeniami ściśle powiązane. Że taki szorstki i chropowaty to są słowa szorstkie i chropowate. Że słowo na przykład gruby jest grube, a słowo chudy jest chude. Że słowo wklęsły, to moje ulubione przykłady, że słowo wklęsły jest wklęsłe, a słowo wypukły jest wypukłe. I proszę pomyśleć o tym, twardy jest twarde, a miękkie, miękkie. Że ostry jest ostra, a tępy jest bardzo tępe. I proszę Państwa, w słowach są znaczenia. Czasem my je nadajemy, bo w słowie słowa krótkie i długie są tej samej długości. Ale my nigdy nie powiemy, że coś było krótkie i długie, tylko długie i krótkie. I ale, u w słowie długi jest zawsze dłuższe. Ale widzisz, bo to wszystko jest w polskich samogłoskach, które możemy... W półgłoskach jest też dużo. Och. Niczego nie ma. Cóż jest półgłoska? Twardy. To spółgłoska. Oczywiście, no, ostry to spółgłoska. Szeleszczący to spółgłoska. Och, jak dużo jest. Ale oddech, wiesz, nie, ja myślałam o oddechu, że polszczyźnie samogłoski nadają oddech. Nie, polszczyzna to jest język spółgłosek. Jeżeli ja czytam na przykład taki, znowu Mickiewicz, mądrze rzecz wyłuszczali szczwacze doświadczeni, albo przerżnąć hak w brzeszczocie nie zrobiwszy przerwy, czterby, no to wszystko są spółgłoski. Chrząż brzmi w trzcinie, proszę Państwa, to spółgłoski. Polski język jest językiem spółgłosek. Samogłoski. Jak patrzymy na polszczyznę oczyma cudzoziemca. Patrzymy na polszczyznę. Weźmy słowo szczęście. Felicita. No nie, nie da się. Szczęście jest chrzęszczące, jak chrabąszcz jakiś. My, proszę Państwa, mamy wielką predylekcję do spółgłosek. I powinniśmy je zachować. Ja jestem spółgłoskowiec. Ale zobacz, jak mówisz miła, to zobacz ile, cóż jest tam łagodność sama w spółgłoskach, miła. A światło w sam światło. Światło? Tam więcej spółgłosek jest niż samogłosek. Tylko dwie samogłoski. Ale oddech. Oddechu też jest więcej, tylko dwie samogłoski. Nie w liczbie. Rzecz nie w liczbie przecież. No, w liczbie też. Nie, proszę Państwa, oczywiście trochę żartujemy, ale rzeczywiście są różnice między językami samogłoskowymi i spółgłoskowymi. Był taki język ubychski albo ubychijski, który miał około 50 spółgłosek, bo nikt ich dokładnie nie policzył, ten język wymarł już i już pewnie nie policzą, i tylko dwie samogłoski, przednią i tylną.
Taki był ubychski. No, dogadywali się jakoś, ale wymarli później, bo widocznie nie mogli się dogadać. Ale gorzej im szło niż gorzej im szło. Oczywiście. Podobnie języki celtyckie, które mają ten nadmiar zresztą różnie oznaczanych spółgłosek i też no, wyginął niestety. Także nie wolno przesadzać. Jak mamy za dużo spółgłosek albo samogłosek, to może nie przetrwać ten język. Zaczynamy mówić o porównywaniu języków. I wtedy się mówi, prawda, że no nie wiadomo, jak ta polszczyzna na tle innych języków wygląda. Ciekawa jest. No jesteśmy spółgłoskowi, na pewno. To nie ulega wątpliwości. Ale na przykład, że jesteśmy językiem rozgadanym, że wpływ. Nie wiem, że w XVII wieku przede wszystkim polszczyzna straciła swoją lapidarność, że teraz, kiedy tłumaczymy tekst z języka angielskiego, to w polszczyźnie one zajmują jednak więcej miejsca. No co myślisz o tym? To kwestia pewnego podejścia. Oczywiście weźmiemy takie słowo get po angielsku i popatrzymy na te stronice tak. znaczeń tego słowa. Ileż tam można wyrazić? To prawda, proszę Państwa, że to jest język kontekstowy. Homonimia, tak? To jest język, który wiadomo, że z kontekstu możemy rozpoznać znaczenie. My samym słowom przypisujemy jednak większą moc znaczeniową, niezależną od kontekstu. I jakkolwiek są takie słowa, takie czasowniki, jak brać i dawać, jak mieć i inne, które są półmodalne, półfunkcyjne, no to mimo wszystko. Jednak słowa mają swoje odniesienie także poza kontekstem. I możemy się cieszyć, że mamy język fleksyjny, tak jak ale powiedziałaś, i dzięki temu możemy coś szykiem wyrazić, a inne języki nie mogą tego wyrazić, że brak niektórych kategorii to nam. Ale na przykład mamy takie bardzo ciekawe specyficzności jak aspekt. Proszę spróbować wytłumaczyć nawet Niemcowi. Żeby łatwiej to wytłumaczyć niż Anglikowi, ale nawet Niemcowi. Jak różni się robić od zrobić, a jeść od zjeść? Przecież dla nich to jest tak trudne, że nawet ktoś, kto znakomicie zna język, będzie mylił te czasowniki, a my dobrze wiemy, że robić to nie jest to samo, co zrobić. Ale... Oj nie! Ale wiesz, nie, ja myślałam o czymś takim, że nie mamy się czego wstydzić. Że spokojnie polszczyzna obsługuje wszystkie sfery i możemy tłumaczyć i teksty techniczne, i teksty poetyckie. Niestety, już nie. I rzeczywiście zdarzyło mi się rozmawiać ze specjalistami w różnych dziedzinach, którzy mówią, my już właściwie wolimy rozmawiać po angielsku, nawet jeżeli są sami Polacy. Terminologia jest wyłącznie angielska, nie piszemy już po polsku wcale. Astronomowie kiedyś mi przyznali, już nie piszemy po polsku nic. Już nie piszą astronomowie, nie. Ja już piszę tylko po angielsku. Polszczyzna nie wysila się w wielu sferach. Możemy jeszcze te podstawowe rzeczy oczywiście opisywać, ale po jakimś czasie angielski zwycięży. Polszczyzna zostanie jako język artystyczny, jako język rodzinny, jako język wyrażania emocji, ale... Regionalny tak? Może też, ale z całą pewnością więcej niż 200 lat nie przetrwa jako język nauki, jako język techniki, jako język handlu. Niestety, musimy to sobie powiedzieć. Pozwolisz, że dlaczego... się tym razem z tobą nie zgodzę. Za chwilę. No, nie sprawdzimy tego za te 200 lat, ale tak według mnie będzie. Co będzie, co jest jeszcze? Czego się możemy wstydzić? Proszę Państwa, większość polskich słów to słowa zapożyczone. W niemieckim jest zaledwie... Tak naprawdę kilkanaście zapożyczeń z polskiego. W angielskim kiedyś ktoś znalazł słowo podobne do słowa bryczka, które podobno mogłoby być zapożyczone z polszczyzny, ale nie było. W angielskim nie ma żadnych, bo oczywiście nie uznajemy takich jak pierogi czy kiełbasa, bo to w każdym języku różne sushi się pojawia. To trzeba skreślić. Nie ma zapożyczeń. Nie to mam za złe polszczyźnie, że zapożycza słowa, ale to, że nie wymyśliła słów, które inni by chcieli zapożyczyć. Owszem, są zapożyczenia w litewskim, w białoruskim, w ukraińskim, trochę w rosyjskim. W czeskim już nawet jest mało, a my od Czechów wzięliśmy mnóstwo. No a jeśli chodzi o niemiecki, no tam jest, ale ciekawe to też jest, że o ile na przykład cały język handlu jest niemal zapożyczony z niemieckiego, to w niemieckim są dwa słowa na pewno z polskiego pochodzenia. Cło i granica.
col i grance, to z polskiego. Czyli takie, które nie są najprzyjemniejsze akurat. No cóż, widocznie nie jesteśmy atrakcyjni dla innych. To wszystko było od początku, kiedy Rej pisał, niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, lecz swój język mają. To przecież mówił, że my ten język zapożyczamy, co my zapożyczamy, że my ten język wymyślamy tak jak gdyby dla nich, że oni muszą znać to, czyli wiedzieć to, że mamy osobny język, tak jakbyśmy się chcieli popisać przed nimi. My też możemy, też mamy język. Ja kocham język polski, zresztą to chyba słychać, ale żałuję, że tak jest, że on nie jest atrakcyjny dla innych języków. Ale to może, wiesz, to czasem tak jest, że dzięki temu zachowujemy pewną odrębność. Ha. Angielski mówił Miłosz, wiesz, że wychładza się bardzo, a polszczyzna jest ciągle językiem ciepłym, rodzinnym, więc może nie będzie tak źle. A poza tym zobaczcie Państwo, językoznawcy są złymi futurologami. Przepowiadają różne rzeczy, wydaje im się, oczywiście według najlepszej wiedzy. Nie, ja po prostu mam inny pogląd. Pamiętam, jak czytałam pracę profesora Doroszewskiego, że gwary zanikną, za 20 lat już nie będzie nic. I proszę Państwa, i co mamy dzisiaj? Tak naprawdę odrodzenie wielu gwar, śląskiej choćby. Jesteśmy często dwujęzyczni, więc nie prognozujmy z takim przekonaniem, że polszczyzna zaniknie. To wszystko od nas ja także mówię, zależy. Że zaniknie zupełnie. Nie zaniknie zupełnie. Zaniknie w takich sferach, nie, to oczywiście to w takich sferach jak język naukowy. Tak, myślę, tam zaniknie. Myślę, że humanistyka nie jest nauką. Historia będzie opisywana po polsku. Literaturoznawstwo może być polskojęzyczne i o języku będziemy pisali po polsku. Ale nie będziemy pisali po polsku już nawet o marketingu i o zarządzaniu. A co dopiero o, nie wiem, biotechnologiach czy o innych rzeczach. Niestety, przykro. Proszę Państwa, na podstawie jakichś przesłanek, które dzieją się tu i teraz, nie możemy w sposób absolutny wnosić, co będzie za czas jakiś. Jest bo być może się zdarzy. Polszczyzna jest niewygodna teraz dla bardzo wielu sfer technicznych i naukowych. Niewygodna, bo trzeba wymyślać. Kiedyś były takie, to próbowano, śniadeccy tam te różne tleny i inne azoty wymyślali, te wszystkie inne słowa, które były charakterystyczne. A dzisiaj coraz mniej. Widzę, że jest napływ państwa. Prawdopodobnie już są wyniki, tak? Dobre są wyniki? Jest pierwsze miejsce? Ale będziemy od tyłu czytać. Będziemy. Boże. Dogrywka? Tak. Nie. Proszę Państwa, dostałem tutaj informację, że 7 osób spośród Państwa dostało wyróżnienia. 7 osób to są osoby, które zrobiły po 4 błędy. Pani Olga Jagiełło-Nowacka. 5 osób, ale 7 wyróżnień. To się pomylił. 5 wyróżnień. Pan, czy my od razu wręczamy? Tak, panie. Tak, a więc bardzo zapraszam tutaj panią Olgę. Panią Olgę zapraszamy. Idzie pani Olga. To może pani, ja będę czytał, pani doktor będzie wręczała. Gratuluję serdecznie. Tylko 4 błędy. Gratuluję serdecznie pani Olgo. Bardzo proszę. Dostała pani narzędzie do robienia błędów. Pan Mateusz Kępisty, także tylko 4 błędy. Rozumiem, że pana nazwisko się odmienia. Gratuluję. Ale nie tylko tego, że pana nazwisko się odmienia, ale tego też gratulujemy. Bardzo proszę. Jeszcze narzędzie do popełniania błędów, tak? Też 4 błędy, tak? 4. Pan Tomasz Marcinkowski. Należy pan do grona 4-błędowców. Wszystkiego najlepszego. Pani Katarzyna Drozd. Wszystkiego dobrego. Ta ptasia
Ptasia opowieść, pewnie się pani podobała. Tak. Pan Kordian Kondeja. O, znamy już pana, tak? Dobrze, dobrze, chwilkę. A co to jest? Wszystkiego dobrego. Sprawdzamy. Proszę państwa, zanim odczytamy listę, czyli wyczytamy nazwiska drugiego wicemistrza, pierwszego wicemistrza oraz mistrza, oddam jeszcze na chwilę pani głos. Tak, bo jeszcze chciałabym wyczytać osoby, które były najmłodsze w naszym dzisiejszym konkursie ortograficznym, a byli to Michał Krysiak, rocznik 2003, Anna Smolik, też rocznik 2003, Justyna Pokoj... Przepraszam, jak co to jest napisane? Pokojska. Pokojska, urodzona w 2004 roku i Hanna Pabiś, urodzona w 2003 roku. Pokażcie się, zapraszamy tutaj do nas. Co to będzie za 10 lat? Wielkie brawa dla najmłodszych śmiałków. Już? A teraz, jeszcze chwileczkę, panie profesorze, chwileczkę, dlatego, że była taka podkategoria, mianowicie prosiliśmy, żeby uczniowie szkół podstawowych zaznaczali to w swoich pracach i teraz będzie wręczenie wyróżnienia dla ucznia szkoły podstawowej, który najlepiej napisał 6 ursynowskie dyktando. Nagrodę wręczy wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy, pani Katarzyna Polak. A kogo mamy zwycięzcę? Paulina Modzianowska. Proszę państwa, ja chciałam tylko jeszcze dwa słowa odnośnie tego wyróżnienia, tej nagrody powiedzieć. Otóż uważam, że w dobie komputerów, w dobie telefonów komórkowych, gdzie króluje angielszczyzna, gdzie królują skróty, dbałość o poprawność polskiej pisowni jest niezwykle cenna i dlatego poprosiłam tutaj pana burmistrza o to, aby takie wyróżnienie mogło w dzisiejszym dyktandzie być przyznane i aby w przyszłości również było przyznawane. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Gratulujemy również. Najlepiej napisała dyktando spośród uczniów szkół podstawowych. Proszę państwa, za chwilę wręczymy nagrody. Po lewej stronie ci państwo, którzy stoją tak nieśmiało, to jest komisja, która oceniała pracę. Wielkie brawa dla nich. Bardzo dziękujemy, że państwo zechcieli podjąć to trudne zadanie. I teraz przystępujemy już do wręczania głównych nagród. Panie profesorze, bardzo proszę. Dziękujemy bardzo paniom komisarzom i paniom i panom komisarzom. Nie ma innej możliwości. Otóż, proszę państwa, mam tutaj ciekawy wynik. Jedna z osób, które pisały to dyktando, zrobiła 3,5 błędu. Nie jestem pewien, jak to należy odczytywać, ale ta połówka pokazuje, że nawet błędy możemy jakoś dzielić. Dobrze, że nie 3/4. Niezależni. Tak. Nie wyjaśniaj. Dobrze, dziękujemy bardzo za to wyjaśnienie. I osobą, która właśnie tyle, czyli 3,5 błędu popełniła, jest pani, i została drugim wicemistrzem, jest pani Olga Klecel. Też gratuluję serdecznie. Wspaniały pytanie. Gratulujemy. Proszę jeszcze chwilę zostać. Bardzo proszę, żeby pani została. Zapraszam panią. Sądzę, że nie jest to przypadkowa zbieżność nazwisk, ponieważ w ubiegłym roku zwycięzczynią dyktanda była pani Olga Klecel. Czy to pani? Proszę powiedzieć, co skłoniło panią, żeby w tym roku znowu wziąć udział w dyktandzie. No
to już tradycja, bo wziąłem udział dotychczas we wszystkich dyktantach. Brawo, bardzo serdecznie gratulujemy. Pani Olga Klecel. Tytuł pierwszego wicemistrza zdobyła osoba, która zrobiła 3 błędy bez tej połówki. To był rodzaj żeński ta osoba, ale mistrzem, wicemistrzem jest mężczyzna. Pan Aleksander Meresiński. Zapraszamy do nas. Proszę jeszcze, żeby pan został. Bardzo, bardzo serdecznie pana zapraszam. Panie zwycięzco, zapraszam pana, bo mamy jeszcze jedną... To jest, proszę państwa, puchar, większy od tamtych, który otrzyma osoba, która zrobiła niewiarygodnie mało błędów, mianowicie 2, ale tylko o 1 mniej niż wicemistrz i o 1,5 niż drugi wicemistrz, czyli osoba, która zajęła 3. miejsce. Tą osobą, tym mistrzem, został pan Bartosz Wojciechowski. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Pan Bartosz Wojciechowski otrzymuje jeszcze puchar mistrzowski. Bardzo serdecznie gratulujemy. Proszę, żeby pan jeszcze chwilę został, ponieważ jest specjalna nagroda ufundowana przez dyrektora Telewizji Polskiej w Warszawie, pana Sławomira Majchra, a nagrodę tę wręczy pani redaktor Miłka Skalska. Zapraszam, pani redaktor. Ponieważ spojrzałam na to dyktando, nie słuchałam w momencie, kiedy państwo pisali, ale spojrzałam i bardzo gratuluję. Tam nie było pułapek z RZ czy CH, ale za to musieli państwo wykazać się ogromną umiejętnością pisania razem czy oddzielnie, a także użyciem znaków interpunkcyjnych. To rzadko sprawdza się właśnie te umiejętności. Gratuluję tym bardziej, podziwiam, no i życzę sukcesów dalej i pięknej polszczyzny. Jest jeszcze list gratulacyjny, który pani redaktor wręcza zwycięzcy. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim państwu. Wszyscy państwo wykazali się i odwagą, i poczuciem humoru, i dystansem, i jednocześnie zaangażowaniem. To trudne rzeczy tak razem, żeby je wykazać. I ja wierzę w Ursynów też. Ja bardzo... Czuję się wciąż związany z tą piękną dzielnicą i myślę, że na następnym, 7. dyktandzie będzie jeszcze więcej osób, jeszcze trudniejsze dyktando i jeszcze więcej satysfakcji. Bo polszczyzna być może jest językiem coraz trudniejszym, ale jak patrzę, jak niewiele błędów państwo popełnili, to myślę, że tutaj po prostu mieszkają inteligentni ludzie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, bardzo dziękujemy wszystkim za obecność, pani doktor i panu profesorowi również, wysokiej i rzetelnej komisji. Wszystkim państwa zapraszamy za rok. Zapraszamy jeszcze wszystkich wyróżnionych do... Także zapraszamy wszystkie osoby, które zostały wyróżnione tutaj po prawej stronie. Bardzo proszę sobie stanąć, żeby fotoreporterzy mogli państwa uwiecznić. Bardzo proszę.